Halo, cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie, jak się macie, jak się bawicie, co tam dzisiaj przed komputerem robicie, witam ja was po dobrodziejsku, czwartek, już bliżej weekendu, no w sumie to się da, bo w piątek rano jest bliżej weekendu, ale czwartek, no bliżej do weekendu już się nie da, już po prostu można go wyczuć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Strumyk, Wiedźmin 3, dzisiaj zapowiada się, że będziemy kończyć Serca z Kamienia, pierwszy z dodatków. Tak szybko to zleciało, nie wiem czy w 3 albo 4 strumyki się wyrobiliśmy z... No właśnie z tym, z sercami z kamienia. Dzisiaj będzie chyba wielki finał z panem Lusterko. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jakie decyzje nas będą czekać. A zaraz potem rozpoczynamy Krew i Wino. I kogo ja tutaj mam na ekranie? Dzień dobry, dobry wieczór. Maximus Mariusz, witam serdecznie. Kasia, Kasia, witam. Janeksiasz, ty, witam serdecznie. Seba 2288, dzień dobry, dobry wieczór. Krzysiuniek, witam serdecznie. Fixolo, witam. Zły Pieseł, witam. Lucifer, witam, witam. Pauliśka, dzień dobry. Explosion mam, dzień dobry. Halo Groteska, witam serdecznie. Serdecznie panie moderator, Misiunia, witam serdecznie, cześć. Fixolo, Andromeda, witam, dobry wieczór. King, Krzysztof, witam, witam. Green Hills, witam. Wojtek, witam cię bardzo serdecznie. Ja ciebie również, Wojtku, bardzo, bardzo serdecznie witam. Cześć, Wojtku. Pan z numerem 4, witam serdecznie. Krzychu X Pompa 69, witam serdecznie. Legos 8, witam. Davel Games, albo Daniel? Games chyba, siema, witam. Rurek, witam serdecznie. Bartłomiej Kłosiński, witam. Nadol, witam. Oliwiak, cześć, witam serdecznie. No koszulka do bicia żony normalnie. Koszulka do bicia żony, nie? Żeby było, nie, bo mi gorąco jest i w ogóle pachy mi się pocą i w ogóle lipa, nie? Co to za żonobijka, w której siedzisz? No co, żonobijki, nie można? Nie można se... Mężczyzna też człowiek, czasami żonę pobić w koszulce musi, no. No. Jeszcze do tego piwo szwejk, bo ja napiję. Zobaczcie, co dzisiaj wyhaczyłem w tym, w polskim sklepie. Piwo szwejk, bojan, jak prawdziwy mężczyzna. Normalnie tylko jeszcze takiego januszowego wąsa bym musiał mieć bardziej bujnego. No, dobra. Szymon Bielecki, witam serdecznie. Limelelia, cześć! Limelelia, co ty tu robisz tak wcześnie? Jestem zaniepokojony twoim zachowaniem. Madzia, witam serdecznie. Damn, Daniel! Madzia, witam serdecznie, panie moderator. Dzień dobry. Franciszek, cześć, witam. Sulu, halo, witam, witam. Justyna, cześć. Co tam, dziewczyno z Mazur? Kogo tutaj jeszcze mamy? Jak to normalnie Sulu i Limelelia, co wy tu robicie? Przemek nie streamuje, czy jak to wygląda? Siwy Plastuś, witam. Klaudia Borowicz, witam. Mr. Wojta 100, dobre to piwko, czy siki jakiś? Zajebiste, wielkopolskie browary, poważnie mówię, bardzo smaczne. No. No, no to nieźle. Dobra, witam i o zdrowie, witam. Marcin Szabielski, witam. Dobra. Ogłucham. Damn! Daniel, damn! Lol. Dobra, ja już muzykę ściszam. Ile tutaj w ogóle osób mamy? Ile tutaj osób mamy? 56 osób, skromnie, ale przynajmniej, wiecie, czat nie będzie tak zapierdalał chyba, więc dobrodziej jest szansa, że przeczytać chociaż połowę wiadomości od was i sobie dzisiaj pogadamy. Dobra, pamiętajcie, że oczywiście, żeby inne osoby dostały w ogóle powiadomienie i miały szansę na wbicie na stream, to jest jak na wagę złota, żebyście wy załapkowali stałych bywalców oczywiście o to bardzo uprzejmie, grzecznie i ładnie proszę. No, tak jest. Kasia, Kasia, siema, siema. Tomek Nowaczewski, to ja z wczoraj. Tomku, witam cię serdecznie, piąteczka. Fajnie, że wróciłeś, przyjacielu. No, Skajek, witam cię, przyjacielu. Fajnie, że wpadasz. Zły Pieseł, witałem się z tobą, przyjacielu. Akurat z tobą się witałem, bo pisałeś już. Gdzie to było? Ja to znajdę jeszcze i ci to wypomnę. Czekaj, gdzieś ty był. Możeś tutaj pisał. No. No, jest, proszę bardzo. 8 równo, znaczy 9 waszego czasu, bo ja tutaj mam swój czas podany. O, żeś pisał. No, dobrze cię pamięta, ale tylko dlatego, że masz awatara takiego, a nie innego. Sadysta, witam. Jacobson, witam. Blołek był w Mikołajkach dziś. Okej. Okay. Dobrodziej, jak obstawiają mecz Polska-Serbia? A w co grają, Piotrze? Bo ja nawet nie wiem, w co grają, taki jestem zorientowany. Poważnie wam mówię. Tutaj ten, jedziemy do grania, Wiedźmin, jazda.
Ja mam troszkę czasu, to zawsze wpadnę. No elegancko, Skajek, to się szanuje, naprawdę, prawilnie. Ja na chwilę od kompa odszedłem i wiesz, no to twoja wina! Twoja wina, bardzo wielka wina, poważnie ci mówię. My wracamy, dobry dzień, my wracamy później. Dobrze, Limelia, spoko, 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 czyli tam pilnujecie u Przemka. Dobrze, pilnujcie, nie zostawiajcie Przemka samego. No, nie wolno. No i ten, co jeszcze mamy? Grzybek, dzięki bardzo za łapkę w górę. Siatkówka, nie mam pojęcia nic o siatkówce. Ja na siatkówce się znam tak, jak ślepy na kolorach mniej więcej. Coś słyszałem, że istnieje, ale to tyle. Subujących, dających łapki w górę. No. Ej, dobrodzieju, zdążyłam na live. No Klaudia, no pewnie idealnie zdążyłaś, kurczę. Pierwszy ludzik dzisiaj, piąteczka, dziękuję ci bardzo. No. Słuchajcie, 16712 subów. Myślę, że do końca sierpnia, do 1 września, na pewno do rozpoczęcia roku szkolnego wbijemy 17 tysięcy, jestem tego pewien. A to by oznaczało, że jak 1 września wbijemy 17 koła, to by oznaczało, że mamy trochę ponad miesiąc, jakieś 35 dni do PGA, żeby wbić 20 koła. A największym przyrostem miesięcznym dobrodziejskiego kanału było 2000 subów. Kontynuuj. Witaj dobrodzieju Squel, witam serdecznie, siemaneczko. Alex Play Games, witam panią moderator. Dzień dobry, dobry wieczór, witam cię Alex, fajnie, że wpadłaś. Łukasz PLPL, będziesz grał w Farming Simulator 17 z dodatkiem Platinum? Nope, nie planuję. Nudzą mnie te symulatory. Chyba ja mogę w symulatory to grać, ale jak nie wiem, na przykład do takiego Przemsona wpadać i po prostu robić rozróbę na jego polu. Dobra, słuchajcie, dobrodziej, jestem szczęśliwym, no może nie w tym momencie, posiadaczem DeForest w końcu. No wreszcie, Wojtku, elegancko. Bardzo dobrze, że sobie kupiłeś DeForest, bo to dobra gra jest, ja tam polecam każdemu. Znajdujemy się w tej chwili, jakby to powiedzieć, w rezydencji Von Evereców, tylko że tak jakby trochę głębiej, bo w wizji malarskiej Iris Von Everek. Erecycy, von Everec, czy cały czas przez Kato, czy tam nie wiem czemu. I idziemy na górę. Idziemy szukać wspomnień Iris von Everec i znajdź sposób, by je obejrzeć. Jedziemy. Jestem ciekawa, jakie będziesz mieć zakończenie do dodatku. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jakie decyzje tutaj podejmowałem, ale mam łopatę na plecach, to już coś znaczy chyba, nie? Kreatywum, witam serdecznie, siemaneczko, cześć. Lucifer, witam cię, Diable 1. No. Jedziemy. W tym sklepie było piwo noteckie takie małe? Co? W czym? Gdzie? Kogo? Nie rozumiem, Rurek. W jakim sklepie? A w tym, w którym ja kupiłem swoje piwo? Nie wiem, bo zobaczyłem, ja tylko kupiłem to, bo to jest wielkopolski wyrób, a ja jestem wielkopolanin, no to mówię, bierę. No. A! Pomalutku, w porządeczku. No i tak powinno być, powiem ci, Skajek. Daniel Ziemlewski, witam serdecznie. Kasper Krakowiak, witam. M jak masakra, witam. Ej, dobra, bo tutaj tak tylko patrzę, czy coś tutaj ciekawego jeszcze znajdziemy, ale chyba nie. Wchodzę tutaj z buta. Systematycznie, nie, Skajek? Żyli długo i szczęśliwie. Podnieś. Zakrwawiony ręcznik. Poplamiony krwią. O, poroniła czy coś? Cholera wie. Tutaj coś jeszcze ma. Co on tutaj? Coś ty tu narobił, Olgierd. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Aha. No ciekawe. O, tu coś jest, tu coś widzę. Co to? Koszula nocna. Wygląda na nigdy nie noszoną. Ciekawe. Co my tę koszulę nocną damy? To chyba nie to. Ale chyba ręcznik mogę. No nie gość tego. Halo, Geralt. Tutaj, ręcznik. Dobrze. Udało się. Siemano, Falka Rianon, witam serdecznie. Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane z krowich i owczych jelit. Tak samo jak prezerwatywy. No. Co ty masz? Dzięki za lutca. Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew?
Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Fajna ta Iris. Fajna babeczka z niej była, tak z tych wizji wnioskuję, nie? Geralt w tych hipsterskich brylach. Anna Bednarek, witam serdecznie, cześć. Jak tam zdrowie? Opowiadaj. Trochę się lepiej już czujesz? Mam nadzieję. A jakiś tam... Kolejne zatarte wspomnienie. Oho, kielich. Tutaj pewnie nie, kielich muszę wsadzić. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. No raczej. A, to czekaj, bo muszę zobaczyć. Coś nie tak. Ja muszę ten obraz zobaczyć najpierw. Czekaj, tutaj. A, tutaj kielich, jakieś winogronka i jabłza. No dobrze, no dobrze. O, podnieś, misa z owocami. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Okej, okay, no widzę, widzę. Dobra, jarze. Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą. Coś jest nie tak z martwą naturą. Może jej brakuje, Geralt Jełopie. Pan Tadeusz, witam serdecznie. Juśka, cześć, siemanko. Syrszyja, tak zaaferowany grom, że nie widzi, ale mu się wcale nie dziwię. Syrszyja, widzę, widzę, przyjacielu. Witam cię serdecznie. Wybierz miejsce dla jabłka. Jabłko z prawej, chyba. To idzie tu. Okej. Okay. Kielicha na środku. Może z tej strony. I z lewej winogrona. Cześć, Alibaba Johnson. Polski wodzu, witam serdecznie. Siemaneczko. Śpioszek, dobrodzieju, ile lat mieszkasz za granicą? Już prawie 10, będzie 10 w tym roku, wiesz? Śpioszek. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak. Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Rudy jest i tyle. Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Jakiś taki oschły, a taką masz fajną babeczkę. Olgierdzie! Dziwna sprawa, dziwna sprawa. Ciekawe, co ten Olgierd tam kombinuje. Szkoda Olgierd, no smutna historia, no póki co, no jest smutna już. O, a to kto to był? Co to był za diabeł? Nie wiem. Co tam pijesz ciekawego? Tego piję. Bojana, Szwejka. Bardzo dobre, wielkopolskie piwko. Wyhaczyłem dzisiaj w polskim sklepie w Cardiff. Anna, do spania. Jak jesteś chora, to masz spać i wyzdrowieć. Słyszałeś o modzie fabularnym do Wiedźmina 2, pożegnanie białego wilka? Nie. Nie słyszałem, powiem ci szczerze. Co robi cygan w salonie Subaru? Rozkręca imprezę. No. To taki męski rudzielec, że nawet... Wow! Co jest? Biją. O kurde, jak mnie leją. Dawaj tutaj. Mękiem ich! Czekaj, zaraz tu odejdę. Bang, 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 bang. Co, chcesz się bić? Ha! Easy. Easy. Dobra, wrota otwarte. Z tym cieniem będę walczył. Jak to zamknięte? Ach, tutaj muszę przejść. Dobra, nieważne. Kolejne wspomnienie, jakieś takie zatarte, co? To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki.
Arkana sztuki, jak tu pentagram jest wyrzeźbiony na podłodze. Ładna arkana sztuki gdzieś robili. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Świeczki? Świece z pszczelego wosku. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Kreda. Zimą dwór był naprawdę ponury. Fajny dwór, mieszkałbym. Ja tam bym mieszkał. Fajną harę mieli. Czarna magia. Janeksiarz, nie mam żadnych konsol. Jakbym miał konsolę, to bym nie zbierał na PS4, nie? W tej chwili z donate'ów. Na środku są świeczki na wierzchołkach pentagramu. Na świeczki na okręgu opisującym pekrag... Ustaw świeczki na wierzchołkach i okręgu. Na wierzchołkach chyba, co? A gdyby tak... nic z tego. Nie? Kurde. To może na wierzchołkach i okręgu. Może w ten sposób. Coś widać poknociłem. Coś widać poknociłem. To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. I bardzo dobrze, Alex, bardzo dobrze. Rwij chwasty. Coś ty, Olgierd, tutaj pokombinował. Powiedz nam tutaj. Zajebiste okularki ma. Nie czepia się kreatywum. Hipsterskie są. Tutaj modne teraz jest takie rzeczy. Cicho, bo tu demona jakiegoś on będzie przyzywał, czy innego tam Gina. Założy się, że on w ten sposób właśnie nawet z panem tym lusterko się spotkał. Pewnie... Udojanu Feus. Soba kamisa jada. Soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! A. Psia krew! Cześć, Adik. Witam serdecznie. Psia krew. Dzięki za lucika. Ogień! Do mnie! Gaście pożar! O kurde, o kurde. Sam w środku. Jak tu zimno, czekaj. Do dworu, dawaj, do dworu. Sprintem. Kto to tam stoi? Dobra. Do jakiejś piwnicy, żebym wleciał. Olgierd, Iris i jej ojciec. Okej. Kubek. Kufel do piwa, ale pita z niego zutrzona. Do ostatniej kropli. Elo i do widzenia, XD żart. Cześć, Galanonim. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. No, na to wygląda. Zobacz, coś tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego. Co to jest? Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny. Zawarty między Iris a Olgierdem. Kontrakt musiał trzymać ojciec. Nad to stoi, że Iris należy się szacunek. Że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Ach, rozwodu chciała. Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci.
I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Zawsze tak gadają. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! Co? Ojcze! Ojcze! Nie! Olgierd, czy ciebie popierdoliło? Teścia żeś zabił? Ja wiem, że oni irytują, ale bez przesady. Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! O kurde. Oj, oj, oj! Dawaj go. Wtedy von Everett przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. No to chodźmy na górę. Ciekawie, ciekawie, tu się rozwija akcja. Kwerty ZXCW, witam serdecznie. Siemaneczko, Janusz Si! Witam, witam, siema. Gdzieś jeszcze jest? Nie, tu już nic nie ma. No to ładnie. Chyba trzeba dzwonić po pogotowie. 39 temperatury albo nie, najpierw obejrzy live'a. Anna, wyjdź do lekarza, bo naprawdę nie podoba mi się to, co robisz. Ja dzisiaj byłem u lekarza, słuchajcie, z moim uchem, który mi cały czas swędzi i mi dał jakiegoś tam szpreja. Mam takiego szpreja, patrzcie, kurde, szprej mi dalej do uszu, będę musiał sobie do uszu szprejować sobie uszy, będę musiał, bo mnie cały czas swędziało to ucho i trzeba się myć, a nie wietrzyć. Dobra, co my tutaj mamy? Siemanku, cały dzień czekałem na wieśka w twoim wykonaniu. Sawyer! Dzięki bardzo, piąteczka, dzięki za ludca. Doceniam, doceniam. Ludor, witam. Janek Pyka, witam serdecznie. 92 osoby. Pamiętajcie o zostawieniu symbolicznego kikuta, kciuka lub innej kończyny w górę, bo to bardzo, bardzo, bardzo pomaga przebić się temu strumykowi. Nie nawet do klucznik. Nie nawet do nowych osób, tylko do osób subskrybujących, a że jest już ich trochę, no to musimy, wiecie, dawać szanu. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Co on tutaj robi, ty? Jaki on paskudny. No to nieźle. No dokładnie, Oliwiak, dokładnie. Gamerowski, witam serdecznie, siema. Na jakim poziomie trudności grasz? Miecz i opowieść. Miecz i opowieść. Pierwszy raz przechodzę Wiedźmina, więc nie śmiejcie się ze mnie. Żadnych innych nakryć na stole. Mhm. Co to takie czerwone tutaj jest, no nie rozumiem. Duża miska, to dajmy mu dużą miskę. Chyba nie to. Chyba nie to? No dobrze. Skoro tak mówisz... Tutaj jest, zobacz. Co to jest, jakaś... interakcja. Coś nie tak. Zaraz. Tutaj, taca z jedzeniem, dobra, taca z jedzeniem. To na pewno ten będzie niósł tą tacę z jedzeniem, co? Mnie się wydaje. Masz tacę z jedzeniem, gościu. Pasuje, ulał. Jak ulał, no jok. A tutaj? To chyba twoja miska. Sierści. No, to twoja miska, dla psa duża. No, jak lubisz. I co? Sam raz. Naprawdę jedynie. Cześć, Jasemiros, witam serdecznie, siema. Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. Ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc.
Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. To nie jest zła patologia. Gorzej niż u Madzikala. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everetz. Olgierd? Pozdrowienia dla dobrodziejskich czatów i gospodarza! Dziękuję bardzo, Skyuś. Dziękuję za lucika. Pozdrawiam serdecznie również. Okej. Co będzie na końcu podróży? Jestem ciekaw. Co to? Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. O-o. Co to za dziadostwo znowu tutaj wylazło? Ale patafiany tutaj. Jak to Olgierdy są? Jak to Olgierdy są takie powalone? No już raz go pokonaliśmy. O nie. O nie. Wiedźmina będą chować. What? I niebo płacze. Boż ty kurwa. Dawaj. O ty. Dziadzie jeden. O ty. Kurde, jak on mocno leje. Dawaj go. Młynkiem! 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 Dobra, uciekaj. No, dawaj, dawaj, i co? Ta, wiedźmina będą chować, jak ty wpierdol dostaniesz. Nie wygra. Bang, 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 bang! Da, da, da! Da, da! Hyja! Nie wygrasz! O, zobacz jak blokuje! A to dziadyga jeden! Uż ty kurde. Ta, ta, ta. Pa! Ta, ta. Pa, ta. O, o, o. Chyba się udało, chyba się udało. Pan redaktor, witam cię serdecznie. Czytaj opis, przyjacielu. Zdroweczko. Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie, nie w tym miejscu.
Rurek, dzięki za Lutza, pozdrawiam. Tak, subujcie i lajkujcie, to dobre jest. Aż mi się bekło. Zdrowie, Mr. Grzywa, zdrowie. Przepraszam, wzięłam cię za kogoś innego. Cześć, Dudi. Widi, witam. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Taka smutna kobieta. Smutkiem. Spotkaliśmy się już wcześniej. Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Tragedia. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Smutna historia, ona nie jest przyjebana, ona po prostu źle trafiła. Nie to miejsce, nie ten czas. Smutna historia po prostu, no. Marco Leonardo, witam cię, stary druhu. Fajnie, że wpadłeś, witam. Dobrze, Anna, zdrowie przede wszystkim, kobito, pamiętaj o tym. Na chuj ci się przydadzą pieniądze, cokolwiek, jak nie będziesz miała zdrowia. Zdrowie, rodzina, pieniądze, ale zdrowie przede wszystkim. Bez zdrowia to nic nie zrobisz. No dobrze. Twój mąż ma potężnego wroga. Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? Czyli ona mu po prostu łeb suszyła, że pieniądzów nie ma wystarczająco, że tego, tamtego, srego. Typowo. I Olgierd, no, w złym miejscu zaczął szukać rozwiązań, na to wygląda. Shane, witam serdecznie, siema. Czy jeśli skończysz dzisiaj serca skanienia, to zaczniesz krew i wino? Zależy o której, wiesz? Zobaczę, jak skończę, to ci powiem, Mikołaj. Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Z aukcji mam te okulary. Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent.
No, z aukcji w domu Borsodych, wiesz, te okulary zgarnąłem. Skajek, na razie, trzymaj się. Fajnie, że wpadłeś, dobranoc. Max Wymiatarz, witam serdecznie. Tofik, witam. Prestiżowe okularki. Czy na tel można dać luc, bo ciągle wyświetla mi przełącz na orientację pionową? Nie mam pojęcia, kociaku, nie mam pojęcia. Ale ja chyba kiedyś już dawałem komuś luca przez telefon, więc chyba się da. Dziś będę tylko numerki wysyłać. Hashtag 1. Dobrze. No to odliczamy kreatywą w lucach. Nie ma problemu. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna. Że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. No strasznie okropne. Maksiorzewski, siemaneczko. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. To jej pomógł? Łopatą przez łeb i zabierz jej tego kwiatka. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Zawsze jest coś prestiżowego na dobrodziejskim strumyku, Patryku. Prestiżowe okularki, prestiżowe gacie Hieronima wpierdola. A jutro? Jutro będzie prestiżowe piwerko albo co tam innego będę sobie pił. 103 osoby, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiedźmin 3, serca z kamienia. Bardzo blisko końcówki już jesteśmy. Także miłego oglądania wam życzę, jeśli zostajecie to na dłużej. Nie mogę zabrać twojej róży. Czy może oddać mi róże? No, bo... Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam róże do ręki. A może to była krew? Bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci róże. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Spoko, zanim kosie. Odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadle, którego nie można stłuc. Którego nie można stłuc? Jak z Geraltem powtarzam. Do zobaczenia. Piaski Ofiru, no to by było ciekawe, no. Iris von Everec, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. Grimon, dzięki za suba. Biedna kobita. Znaczy niepotrzebnie tam podjudzało Olgierta, żebyś pewnie zaczął tam wyzywać jakieś demony, wzywać demony, próbował pewnie jakiegoś demona na własność sobie spętać. No ale skończyło no tragicznie. Paskudny los ją...
spotkał. Cześć, Dark Riviana. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Smutna historia w Wiedźminie, więc taki zamyślony jestem, wiesz? No jest piękna. Stół, witam serdecznie. Piotr Mika, witam serdecznie. Martyna Szędzielosz, jak cię dawno nie widziałem, Martynka. Siemaneczko. Michałson, Alex Play Games już się odpisała. Gdzie można znaleźć? To jest ten arcymistrzowski pancerz kota. Czy ja widzę Włodziemin Oślebu, czy Blask Pięknych Niewiast? Na czacie go nie... Go na świetle... Co? Oczy... Max, jak ty pijany, chyba jeszcze z urodzin jesteś. Tak. Co my tutaj mamy? Ofirska Ordynka. Że ja nie chcę ofirskiej Ordynki. O, maskę sobie założę. W masce będę teraz biegał. Prestiżowa maska. Wow. Czekaj, ekwipunek tutaj. No dobra, mamy tutaj łopata klucznika. Ofirska kusza. Witaj, Filip Witka. Witam serdecznie, siema. Jak co dzień, witam cię, dobrodzieju. Dreku, witam ciebie, jak co dzień, bardzo serdecznie. Jak on wygląda w tej masce? Jak skończony idiota. Ale mamy poziom, słuchajcie, poziom nam wbił. Co ja tutaj mogę? Odporność nabyta. Celny rzut, zatrute ostrze powoduje, olej nałożony na ostrze powoduje, że przy każdym trafieniu istnieje minimum 3% szans na zatrucie przeciwnika. Szanse na tym, im wyższy był zużyty olej. Zwiększona tolerancja, próg zatrucia eliksirami 75 do 80. Czas działania eliksirów plus 5%. To nawet ciekawa tolerancja. Jasność umysłu, gdy wiedźmin jest zatruty eliksirami podczas kontrataku przeciwnika następuje spowolnienie czasu. Tego raczej nie chcę. Alternatywy, znak. Zadanie znakiem Ignis zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników. O! To sobie zróbmy może. Albo... Kurde, nie wiem. Albo stopnienie pancerza. Albo zwiększona tolerancja. Albo to. Sugestia. Rozładowanie tarczy. Strumień ognia. Chyba sobie dam to, stopnienie pancerza. Dawaj, stopnienie pancerza i gra gitarka. Ajajaj. Dobrodziej to najlepszy youtuber? Co ty gadasz, stół? Statystyki tego nie potwierdzają, ale wezmę to jako najszczerszy komplement. Dziękuję ci, przyjacielu. Kiedy Simsy, jak tam żonka? Odcinek Simsów będzie jutro. Jest tak, odcinki, mogę wam teraz powiedzieć, 108 osób jest, witam wszystkich bardzo serdecznie, odcinki, jutro będzie z Simsów odcinek, w sobotę będzie z The Forest odcinek, jutro na live'ie będzie Forest, a w sobotę będą Simsy, tak planuję, no, tak planuję, taki mam plan, mam w sercu takie miejsce, noszę tam wielki plan. Coś tutaj jeszcze mamy? Zajebista Havira, no kurde, jak ja bym tutaj to kupił i remont zrobił. Ja bym tu mieszkał. Pięknie tutaj jest. Jeszcze tutaj zobaczę, czy może coś tutaj znajdziemy ciekawego, ha? Zamknięte. Panie złoty, wszystko zamknięte. O, tu otwarte. I co? Tu? O, użyto klucza do otwarcia, ty. To może? Ja tutaj jeszcze zobaczę, czy tutaj coś jest ciekawego. Nie no, tu jest zamknięte. Idę jeszcze zobaczę. O! Patrzę, czy tutaj coś mam do zebrania. Jesteś świetnym youtuberem. Powodzenia w dalszym nagrywaniu. Piotr Mika, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiam. I tu jest nasza Iris, smutna taka. To masz fajne plany. No dzięki, dzięki Filipie. Staram się, zobaczymy. Zobaczymy, co z tych planów wyjdzie, nie? O, tutaj mamy TT, stół zastawiony. Nie, no to chyba wszystko żeśmy znaleźli, mi się wydaje, wiecie? Chyba żeśmy wszystko znaleźli. Pójdę jeszcze tutaj do góry. Sprawdzić... U, tędy nie. Tędy nie. Tu, zamknięte. Tu też zamknięte.
Nie, wszystko chyba. Nic tutaj nie ma ciekawego. Nie wydaje mi się, wiecie? Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek ciekawego tu było. W sobotę masz imieniny, Sandra, kurde, no to będziemy imprezować, poważnie ci mówię. Dobra, studnia, chyba wszystko, słuchajcie, lecim. Zobaczę jeszcze, czy tam w tej wnęce jeszcze ten gościu tam czeka, ale wątpię. Pewnie już dał dyla. Ta, nie ma już go, dobra, idziemy. Idziemy czym prędzej. Long Dark, nie wiem. Na przyszłość. Czyli pewnie, nie wiem, w niedzielę, może w poniedziałek, może we wtorek. Wiecie, no odcinki staram się, naprawdę się staram, żeby codziennie wrzucać jeden odcinek. I staram się to wszystko różnicować. Wiem, że nawet zawsze tak jest, że wiesz, ludzie jak wrzucę The Walking Dead, to się zapytają, kiedy... To się zapytają, kiedy The Forest. Jak wrzucę The Forest, to się zapytają, kiedy Simsy. Jak wrzucę Simsy, to się zapytają, kiedy The Long Dark. Jak to wtedy to się pytają. I tak w koło Macieju, nie? No. No ale co, no. Czekaj, ja muszę stąd wyjść, jakoś tędy chyba muszę wyjść, nie? Chujowo, nie chujowo, no w grudniu masz urodziny, no a co, no. A później jak w grudniu, no to będziesz miał blisko do urodzin i tak to będzie wyglądać. Do której live? Max, czytaj opis, przyjacielu. Wszystko jest w opisie. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę płotki wezwać? Płotki nie mogę wezwać. Ej! Ej! Nie wiem, czemu płotki nie mogę wezwać. Kto mi konia ukradł? Dziwne rzeczy. Mirek Gonda, witam serdecznie. Ludziom nie dogodzisz, no dokładnie, dokładnie. Wszystkim dobrze nie da się zrobić. Siema Red Hood, witam cię serdecznie, cześć. Jak miło mi cię znów cią widzieć tutaj na dobrodziejskim strumyku. No cyganie mi konia ukradli, nie mogę wezwać płotki. Polecam medytację, dobra, no to zróbmy medytację, bo mi konia ukradli, kurde. Do 6 rano się przemedytuję, co mi tam. Sąsiadowi to ogierę ukradli, no to nieźle. Paranoja Umbrelka, witam serdecznie, siemaneczko. Struła się, powiadacie. Ten w tej masce biega jak taki dureń. No nie mogę! Płotka! Płotkiem je ktoś ukradł. Sąsiad Simsów zarąbał. Och ten! Pluję mu w twarz. Nienawidzę swojego sąsiada w Simsach. W turbanie dziadyka jeden. 109 osób, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakie piwko? Piwko tego. Szwejk Bojana. Wielkopolskie browary. To nie jest lokowanie produktów, tylko... Doceniam, bo to z moich rejonów jest. A co tutaj jest? A co to tutaj jest? Dzień dobry. Witam. Łopatą ich! Siepaj normalnie. Bang! Jak on tą łopatą tutaj wywija. O ty. W łeb jak... Możesz jeszcze się poddać. Jak tą łopatą on ich bije. Nie mogę, kisnę. No, dawaj. Bęk w tą tarczę. Nie chcesz? Dobra, trudno. Bęk. Dawaj, jeszcze. Ale mi siepnął. Łeb! Dobra, padł wreszcie. Ale jakoś nie odnawia życia ta łopata. Myślałem, że więcej tu będzie. Z płonącej róży, tak? Zapiski feta de amina.
Fetadamina brzmi jak jakieś mocne narkotyki. Lafena, zapas kwasu mrówkowego maleje z dnia na dzień. Co prawda mistrz Ulich wysłał braci na gościniec, bla bla bla. Bla bla bla, są już zdrowo pierunieni, że pogrzebani przez pszczoły, to jeszcze teraz będą zbierać pokrzywy. Ciekawie. Ciekawie. Przez maskę nie mogę płotki wezwać? Poważnie? A czemu matka, twu maska mi przeszkadza? To uszy se założę. Ośle uszy, koniec z tymi okularkami, bo... A czemu? Ale jaja, ty, w masce, czemu nie mogę? Ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego w masce ja nie mogę kłonia wezwać? Nieprzetłumaczony schemat na buty. To chyba jakiś schemat. Chyba spisany po ofirsku. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. Kto może mi przetłumaczyć to? Zlecenie, uczeń zaginął bez śladu. Pominięty list. Tur! Ulrich kazał przesłać wam jeden zwędzony z bla bla bla. Nie wiem czemu się tak śpieszy, no ale nie wiadomo. Chodzi o pieniądze, dlatego pierw... Kurwa mnie tego i sam nic nie robię, robię. Aha. Bo Płotka cię w masce nie poznaje. LOL. No skoro tak, no to tak. Ależ wieje. Ależ wieje, zawirucha, panie złoty. Coś jeszcze? Chyba wsio. Płotka, chodź, jedziemy. Prestiżowe ośle uczy mamy. Schowaj tą łopatę, gościu. Dobra, czekaj, tędy ja miałem jechać chyba, co? Tędy ja miałem jechać, dobra. Po GPS-ie, po GPS-ie. No ma takie te... Ja w masce bym gwiznął. Ja bym gwiznął w masce. Ofirski kupiec. Ale który ofirski kupiec mi to przetłumaczy? URS? Gdzie on się znajduje? No do Ofiru raczej nie będę przecież... Ej, czemu znowu mnie w chuja robi to? Ten GPS cały. Tędy muszę jechać, tak? No dobra, no to jedźmy. Prestiż przede wszystkim, no jak? Wszystko musi być prestiżowe. Na szagę jadę tam, nie będę się... Nie będę się tam łaskotał. Dawaj, dawaj, Płotka, dawaj! No dobrze, 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 powolutku. 38 level mamy, 38 level Wiedźmina mamy. Jestem z tego dumny, tak, wiem, że wszyscy oglądający tego streama mają już levele 350. Ale jestem dumny ze swojego 38 poziomu. Poważnie wam mówię. Jaki model Płotki, ile pali? No to jest ten, model Impreza ze stajni Subaru. Pali, no pali tak średnio 3 placki kuńskie na kilometr wiejski. Zależy też, czy jedziesz po polnych drogach, w miejskim terenie, czy na szagę przez pola, nie? No, to różnie, ale jak dobrze stuningujesz, siadło dobre dopasujesz i sam za dużo nie ważysz, no to możesz to spalenie tam ograniczyć nawet do 2 kuńskich placków na kilometr ten nie kwadratowy, tylko kilometr taki zwykły, długościowy. No, jedź, 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 jedź. Idziemy się spotkać z człowiekiem Olgierta w alchemii. Magiera Dany, witam serdecznie, siema. A gdzie się on tankuje? No od przodu, od tyłu próbowałem, ale średnio to lubiła. Prawy górny róg mapy. Są dwa wiatraki, tam jest dwóch Arabów, którzy tłumaczą schematy. Prawy górny róg mapy. Prawy górny róg mapy. A nie, prawy, przepraszam. Prawy górny róg mapy, tutaj gdzieś, tak? Czyli w okolicach wsi Bronowic, tak? Gdzieś tutaj, w okolicach tej wsi. No dobrze, no dobrze, skoro tak mówicie. No dobrze, niech i tak będzie. Dobrodzień, siedziałeś kiedyś na koniu? Jeździectwo itp? Jeździłem jako dziecko na koniu. Jeździłem na dziecko na koniu. Raz nawet jako dziecko spierdziliłem z konia i prawie miałem wstrząśnienie mózgu, bo mnie zrzuciło wredne bydle. Znaczy nie, to był kochany koń był. Milton miał na imię, taki biały, fajny koń.
już taki starszy, ale no po prostu się spłoszył, ja też nie trzymałem się, bo ile miałem wtedy, z 11-12 lat i spadłem z tego konia, ale na szczęście nic mi się nie stało, tylko czasami takie tyki nerwowe mam, no poważnie wam mówię. Siedzi na innym streamie, no dobrze. Do mojej koleżanki z klasy, dosłownie prawie jeden na jeden z twarzy, takie same rysy i w ogóle aż dziwne. Do koleżanki jestem podobny twojej, no dobrze, i co? Ruchałbyś, czy nie bardzo? Czy takie 2 na 10? Aha, w ten sposób. Kojarzysz Gerwazego? Tego wzgór z miastem, co... No dobra, jedziemy. Jesteś czarownikiem? Jesteś czarownikiem? Na pewno, na pewno, na pewno. Siema na kolano, psia pajda, witam serdecznie. I Daniel G. 114 zacnych, wspaniałych, przystojnych i jeszcze lepiej pachnących ludzików na czacie w tej chwili. Fiu, 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 zadymka, fiu, fiu. Czekaj, tu sobie jeszcze wejdę do kowala, nie? Opędzluję jakieś te... Opędzluję te towary, które mam przy sobie. Siema. Witam znowu, to co? No, witam. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Pancerz zakonników płonącej róży. Nie chcę tego, nie potrzebuję tego, panie złoty. Nie potrzebuję tego. Anatema, los. Miecz srebrny, unikat. No to fajne, dwa unikaty mu sprzedaliśmy, tylko że teraz one są tak drogie, że tego nie odkupię. Ofirska ordynka. Ofirską ordynkę sobie zachowam. Z tego względu, że... A, maskę schowaj. Sprzedam, w sensie. Z tego względu, że sobie, nie wiem, w jakimś domu powieszę. Tam Alex mówiła, że w Krewi Wino mogę mieć jakiś dom, gdzie mogę różne takie rzeczy wieszać. Także to by było spoko, nie? Dodatkowe doświadczenie za cios kończący ludzie, dodatkowe zioła. To tak, z ogara dzikiego ogonu sprzedamy. Szansa na odcięcie kończyny, to jest spoko. Wytrzymałem mistrzowskie... czemu ja nie mam tego założonego? Mistrzowskie siodło kawalerzysty, zobacz, to ma 75, a to ma tylko... Ej! Bywaj. Gdzie tam wchodzisz na barę, oszalałeś? Świrze jeden. Czekaj, na płotkę tutaj damy... O, wytrzymałeś, dawaj, to sobie zamienimy, to mamy mistrzowskie siodło. Elegancko. Tutaj jakieś wino, sok malinowy. Geralt to se lubi sok malinowy popić, też dobrze. No dobra. Ile tam mamy obciążenia? 117-130. Sporo w sumie. Sporo w sumie, ale no nic z tym nie zrobię. Pokaż mi swoje towary. Ale to jak odłożę te miecze, to myślę, że też się mi zwolni dużo. I też myślę, że te wszystkie takie glify, to też poodkładam sobie do skrzyni w karczmie. Będzie lepiej w ten sposób. A te pierdoły to nie wiem po co ja noszę, naprawdę, koszula nocna. No po cholerę mi ta koszula nocna, którą zabrałem z tej... z posesji Evereców. Dobra, idę stąd, bywaj gościu. Bywaj. Co ty gadasz, majster? No to nieźle YouTube cię oszukał. Oszukują te YouTuby jedne. Rafał Krupa, witam serdecznie, siemaneczko. Gdzie to? Tutaj, ta? Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury! I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt, tutaj! O kurde. Lusterko. O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki. Może innym razem. No co ty? Nie daj się prosić. Ja stawiam. Jak ja bym chciał mieć taką supermoc. Zatrzymanie czasu. Kurde, tak bym se klipnął dwa razy. Popisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu.
kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. No to niezłe. No może do czegoś takiego bym nie używał tej supermocy, ale co kto lubi. Przemek, witam serdecznie, siemaneczko. Tylko pół beczki. No jebaniutki. Kim ty właściwie jesteś? Gaunter Odin, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Właśnie, czemu jest demonem, dżinem? Daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Dżinem jest. Bardzo szlachetnie. Szlachetnie, ale ty zawsze chcesz czegoś w zamian. Prawa rynku. Nie ja okułem powiedzenie, że nie ma nic za darmo. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Ciekawe. Szatanem Belzebubem Mefistofelesem powiadasz? Siemano, Darek.pl, witam serdecznie. Klaudia, cześć, fajnie, że wpadłaś, witam serdecznie. 122 osoby, dzień dobry. Pamiętajcie o symbolicznym kikucie w górę dla zasięgów i dla radości prostego, niespełno rozumu prowadzącego. No? Naprawdę panujesz... Damix, siemanko. Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Ciekawe, no intryguje mnie ta postać. Jest tak zajebiście zrobiona ta postać pana Lusterko, Gauntera Odima. Jeszcze ten lektor jest genialny, ktokolwiek, nie wiem, przyznam się swoją ignorancją popiszę, nie mam pojęcia, kto podkładał głos pod Gauntera Odima, ale zajebistą robotę robi razem z tym, z... jak on ma, Rozenek? Jacek Rozenek chyba? Ten, co pod Wiedźmina podkłada głos? Tak mi się wydaje. Witam kierownika, Mr. Chicken, witam serdecznie. Może coś zaśpiewasz, a może nie. Co słychać? Wszystko dobrze, Damixu, witam serdecznie. Jeden napęd, 4x4, no dosłownie. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić 3 jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. No chyba oszalałeś. Będzie mnie to za słowa łapać. Pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Wcale mi nie pomógł, Patryku. Gadałem z nim w Białym Sadzie, ale... Nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam.
Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Umiem panować nad czasem. Stara wiedźmińska sztuczka. Ja się bardzo, bardzo postaram. Umiem panować nad czasem i przestrzenią. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Nie mogę Geralta poważnego tonu brać na poważnie w tych uszach. Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Ludzie, widzieliście? Chłop padł trupem! Przed chwilą go widziałam żywego. Jeść pijamy. Dobrze! Pić dobrze! Pijamy! Zwiedzał, jak cały we krwi jest! Wiedźmin w karczmie to i na ludzi uroki padają. Dobra, dobra, już stąd idę. Nara, gitara. Porozmawiaj z Shani w jej domu. Dobrze, to pójdę porozmawiać z Shani. Damianie, witam cię serdecznie. Bartek Jaworowski, witam, fajnie, że wpadłeś. Ło, mam 10 subów, idziemy pić, niestety nie na PGA, bo mnie nie będzie. Kurde, no to będziesz musiała do Cardi przyjechać, poważnie ci mówię. No dobra, porozmawiajmy z Shani. Kto pisał scenariusz tej misji? No ktoś, ktokolwiek pisał ogólnie Wiedźmina scenariusz gry, no jest bardzo, bardzo dobrym scenarzystą, no tym pisarzem, o w ten sposób. Ale w sumie jak się pracuje na takim dziele jak Wiedźmin Sapkowskiego, no to wyobraźnia pracuje, nie? Shani, cześć! Wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. Ociepiała. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. Dariusz Odija, 57 lat ze Słupska. No głos ma zajebisty, zajebistą robotę zrobił. Witam cię w ogóle, mściwy boss, siemaneczko. Czemu nie idziesz na PGA? Co jest z tobą, Magda? Okłamałaś mnie, po raz kolejny, nie podoba mi się to. Ach. Ja tam nie chcę, żeby... Gdzie na front taka ładna dziewucha będzie jechać? Smutny, witam serdecznie, siema. Nie mogłabyś zostać? I co by to dało, Geralt? Wtedy na weselu było bardzo miło, ale ty masz swoje życie, a ja swoje. No fakt, Yennefer raczej nie będzie ucieszona. Nie miałoby sensu. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Uważaj na siebie. Proszę. Ty też. Spox, witam serdecznie, siemaneczko. Latfer, witam, Kozak, Itit, witam. Masz fanpage? Damix, masz oczy? To czytaj opis, przyjacielu, bo wszystko jest w opisie. Wilku, witam, witam. Cypriatus, witam serdecznie, ale licznie osoby tutaj wbiły. 124 osoby, witam wszystkich bardzo serdecznie. W ten czwartkowy wieczór Wiedźmin 3 kończymy Serca z Kamienia. Wielki finał, poważnie wam mówię. Hej, Jen, przyprowadziłem przyjaciółkę do trójkąta. Ej, ja tam, kurde, Yennefer i taka ten, taka Shani do trójkąta. Rym pym pym, furczałbym a teraz. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I
I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Rurek, dzięki za luca. Dzięki za luca. Dobrodziej, dobrodziej, ty prestiżowy youtuberze. No skoro tak mówisz... Siema, Józek, witam. No dobrze, no dobrze. Czemu pilnują go łowcy? Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Kecajus Maxis, Maximus. Witam serdecznie. Maciej Malitkowski, witam. Wilku, spoko, nie przejmuj się. Lepiej późno już wcale. Julcia Kyziaczek. Hejka, witam serdecznie. Siemaneczko. Smacznego. A dziękuję. Cukierka se zjadłem. Trochę cukru, wiecie, żeby się ożywić. Zaraz, od razu. Energia, żeby była i w ogóle. No, Ren, dzisiaj normalnie w koszulce do bicia żony, bo gorąco mnie jest, normalnie pachy mi się pocą i żeby nie było lipy, to stwierdziłem, że taką koszuleczkę sobie założę, nie? A poza tym, wiecie, normalnie bicki takie, o kurwa, jakie małe, no, dobra, nieważne. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym, może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. No to dawaj, Shani, kurde, idziemy. Będziesz miał nowego komputera? No to elegancko, Spox. Znam tą radość, jak hop, nowy komputer dostaje. Pasza biceps. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Dla Radowida nie ma większej różnicy między uczonymi a czarodziejami. Ciebie kurde, mogłem zabić tego Radowida. Bo jestem mu potrzebna. Na razie. Co on ma do tych magików? A co potem? Magia jest zajebista. Gdziekolwiek to będzie, uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Janeksiarz, na razie, cześć. Patryk Grotkowski, witam cię serdecznie, przyjacielu. Fajnie, że wpadłeś. Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? Dzięki, Filipie. Porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Ja? A strażnicy w ogóle tego nie słyszą. W ten sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Madzia, boli cię głowa od tego, że dobrodziej się wydarł? Ja? Na streamie bym się wydarł?
Niemożliwe. Damn, Daniel! Jak pracowałem w klubach nocnych, w weekendy jeszcze, to był taki chłopak, którego cały czas był strasznie taki, bardzo łatwo go było spłoszyć. To zawsze za nim chodziliśmy, jak tam, nie wiem, coś tam porządkował w piwnicy, jakieś tam keki przyłączył, coś takiego. Zawsze z telefonem i na Snapchat go kręciliśmy, jak tak podchodzisz z telefonem i... Damn, Donald! O, piękne czasy to były. Anyway, idziemy. Idź na tyły uniwersytetu. Oj, tam gadasz. Poczekaj, niech tylko łowcy się tobą zainteresują. A, tutaj mam zejść, tak? Tutaj na dół. Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Tutaj, no dobra. Hop. Ach. Kurde, uszy mi się zamoczą, ale nie szkodzi. No dalej, wyłaź z tego. Tutaj, co obejdziemy, tutaj. O, to pielce. Te, te, o. Pa, pa. 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 Pozdro dobrodzieja. No to niezłe, niezłe rajdy widzę tutaj. Wrzucę cię do studni. A dobrze, dobrze. Mnie tam w studni, ja tam twoją studnię przejmę. Ja dla studniów, studni? Dla studzień. Dla studzienek jestem jak wirus, po prostu przejmuję takie studzienki. Geralt. Psst. Geralt, jesteś tam? Jestem. Łap linę. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. No już ja cię spakuję. W takim razie do zobaczenia. Odwiedzimy, odwiedzimy. Jemor, ja tam mam dobre mieszkanie. Moje mieszkanie to nie jest, wiesz, taki typowy polski blok, gdzie mieszkasz pod dwójką, a pod ósemką, jak sąsiad pierdnie w wannie, no to u ciebie tynk odpada z sufitu, nie? Także luzik tam. Jeszcze nie miałem ani jednego complaina na to, że drę się, a dosyć często się drę, jakbyście nie wiedzieli. Ach, jak romantycznie, kreatywą. Dzięki za trzeciego lucika, dziękuję ci bardzo. Opcja, dostać się do domu profesora Szezloka. Ty, czekaj, bo tu... O kurde. Ty co robisz? Tą łopatą, jak ich obkłada. Intruz! Łowcy czarownic, cholera jasna. Jak on leje ich tą łopatą, no nie mogę. Bang, 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 bang. O! O cholera! O, jak blokuje. Wieczny ogień! Wieczny ogień, spierdalaj swoim wiecznym ogniem, gościu. Pa! Żywego! Pa! No, pozamytane, ale ciacha ich. FIFA 18, jak wyjdzie, to mam zamiar sobie pograć. Nie wiem jak długo, dopóki mi cierpliwości starczy, bo wiecie, że dobrodziej FIFA nie jest najlepszy, a właściwie jest tragiczny FIFA, a do tego rage'uję bardzo mocno, jak gram FIFA.
Zły Mora, witam serdecznie. I w dupie tego laptopa z Intel Core i3, znaczy no mamie oddam. I będę szalał w dziki gon. Elegancko, Spox. I bardzo dobrze, że mamie oddajesz laptopa. Bardzo dobrze. Jestem pewien, że mamusia się ucieszy. Pozdrawiam twoją mamę. Snickersa karmelowego, ale w formie loda. Jadłeś? Nie, nie, nie jadłem, przyjacielu. Ale jak lubisz, no to smacznego. Tu coś jeszcze, a jeszcze tu se wejdę na drabinę. Zobaczę, czy coś jest ciekawego. Może tędy muszę wejść? Nie wiem. Już nic tutaj nie ma. Hop. O! Bym se kolana połamał. No to nieźle, dobra, no to idziemy do jego domu, tak? Zamknięte. Na cztery spusty. Muszę na znaleźć. Cztery spusty. Może zostawił otwarte okno. A właśnie, no okno pewnie otwarte gdzieś jest, co? Gdzie on zostawił okno? Ach, tam mam się wspiąć, dobra, jarze. Kamil Pluska, witam serdecznie, 130 osób. Na tym mało znanym, mało przez ludzi wyszukiwanym strumyku. Fajnie, że właśnie tutaj zawędrowaliście w ten czwartkowy wieczór. Dzięki, że ze mną trochę czasu spędzacie. Serca z kamienia, wielki finał zaraz powinien być chyba, wydaje mi się. O, dobra, mamy to, da? Dawaj tutaj, jebnij tym Ardem. Błęk! Hehe. I co? No tu nic nie ma. O, skarby bierę. Okradnę gościa od razu. Czemu by nie? Co mam tutaj zejść? Jak tu lucik chyba leci normalnie. 2/3 populacji na świecie nigdy nie widziało śniegu. No i to chyba będzie się powiększać, nie? Bo jest coraz mniej śniegu chyba z roku na rok. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że planeta się robi coraz górętsza. Perły północy, coś tam. Tu nic nie ma. Co jeszcze mogę mu wziąć? Co mogę zabrać tutaj stąd? Schodzę na dół. Ale rąbną zbica. To ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlok? Kim jesteś? Jak przyszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Co za demon? Jaki demon? Jak to jaki demon? Nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter Odin. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mutant. Tak, to by się nawet zgadzało. Coś, dlaczego nie podoba mi się to. Są strażnicy. Nie podoba mi się to. Więźni? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel Van... Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale ja nie mam wyboru. Rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. Proszę, Madziu. No dla ciebie też, Klaudia, proszę bardzo. Cześć, Marek Wróbel, witam serdecznie. Co to za Rumun? To nie Rumun, to znany okultysta.
Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim i jak się go pozbyć. Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. No, to niezły diabeł Mefistofeles Belzebub 1. Dobrodziej czy zwariowany człowieku, najlepsze miny robisz. Co będziesz nagrywać po zakończeniu Wiedźmina 3 Serca z Kamienia? Wiedźmin 3 Krew i Wino. Poważnie ci mówię. No, Damianie, tak będzie. Ryż z mlekiem. No, skoro lubisz. Do jutra, Filipie, do jutra. Piąteczka. Bang! Ordeusz, witam serdecznie. Wilku, jutro na odcinku będą Simsy, a na strumyku prawdopodobnie The Forest. Tak coś czuję w kościach, The Forest. U nas mówią na nią Madeline Blake. No to ładnie. U mnie wszystko dobrze, Dominiku Ryciński. Witam cię bardzo serdecznie. Każdy, no pewnie, tutaj macie. Kurde, ja się z wami cukierkami nie podzielę. Bierzcie cukierki, śmiało, śmiało. Szybko, zanim się rozmyślę. Każdy brać po jednym. Jak na urodzinach w szkole podstawowej. Z worem cukierów bym chodził i rozdawał każdemu. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Gaunter Odim nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. No, muzyka jest kozacka, Alex, to prawda. No te uszy zarąbiste, dodają klimatu. Średnio mogę Geralta na poważnie brać, jak w tych uszach oślich biega, ale... w końcu to tylko gra. 134 osoby, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostawcie dla uszu, prestiżowych oślich uszu Geralta, kciuka w górę. Stalibywalce, jeśli jesteście nowi, to posiedźcie chwilę, poczytajcie czat, posłuchajcie tego, co ja tam gadam, jak sobie tutaj gramy, w klimat się wczuwamy. Może zostaniecie tu na dłużej, bo... No bo co? Dobrodziejski kanał i społeczność nigdzie się nie wybiera. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris
nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Czy Olgierd zabił Witolda? Jednak poświęcił go w sensie, tak? Co tu się odwala? Lambert, dobry kolega Geralta, witam serdecznie. Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił dzięki za suba. Swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. Wilku, nie potrzebuję moderatorów, przyjacielu. Za tym moderatorów nie daję, żeby komuś dobrze zrobić, tylko, że tak powiem, z obowiązku. O, bo to przejebana robota jest i trzeba mieć mnóstwo cierpliwości, więcej ode mnie. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, to lekarstwo może być znacznie trudniej. No, czyli mniej więcej już jarzy, jaka tutaj historia, skąd to się wzięło. Nadal tak nie do końca rozumiem, skąd się wziął pan Lusterko, jakim dziwnym demonem on jest, ale no cóż, jak ten Olgierd przyzywał różne takie dziadostwa, no to może przypadkiem natrafił i na niego. Nie dałbym, wilku. Witam cię, Michu, PL, witam serdecznie. Adrian Listos, siemaneczko. No dobrze. Hej, Paula! Fajnie, że wpadłaś. Siemaneczko. W takim razie, dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym panem Lusterko. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć? Zabić się go nie da, ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. No diabeł, jak ludzkie dusze zbiera. Tylko i wyłącznie ludzkie dusze. No trochę przegapiłaś, Paula, ale akurat z Wiedźmina będzie powtórka, jak będziesz miała ochotę sobie obejrzeć. Jakie zakończenie, no... Jak będę przy zakończeniu, to ci powiem, co wybiorę, bo nie wiem, jakie będą opcje i nie chcę wiedzieć. Jak dojdę do zakończenia, to się dowiesz. No, dokładnie, Klaudia, dokładnie. Rurek, na razie, trzymaj się, piąteczka. Zainteresują go uszy Geralta. Odin zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się spoko, wydaje. Spoko, Spox. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia.
Dopiero powiadomienie dostałaś? No Paolo, no przecież ty wiesz, że Dobrodziej streamuje od wtorku do niedzieli. O najpóźniej o 21 zaczynamy live'y. No ale dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. O nie! O! Kark se skręcił dziad. Spoko, spoko, spoko. Nie przepraszaj za lucy. Co prawda, że zarabiam na nich miliony, ale... Ale nie szkodzi. Klucz do domu profesora Szezloka, dziennik profesora Szezloka. Moje notatki, spostrzeżenia. Krąg, który stworzył Odin, mnie przeraża. Nie widzę go, ale wiem, że tu jest. Nie umiem nazwać zmysłu, którym go wyczuwam. Kiedy się zbliżam do granicy, po plecach przebiegają mi dziwne ciarki. Nie jest to ból, ale włosy jeżą mi się na głowie. Mija miesiąc, a ja ciągle trwam w runicznym kręgu. Coraz częściej miewam koszmary. Doszło do tego, że boję się chodzić spać. Nie wiem, jak długo to wytrzymam. Śniło mi się, że mam córkę. To dziwne, bo nigdy nie miałem dzieci, a jednak we śnie do mnie przyszła. Miała na... Nie więcej niż 10 lat, mówiła do mnie papciu i bardzo mnie kochała. Wiedziałem to w jej oczach. A najdziwniejsze jest to, że ja także zapałałem do niej wielką ojcowską miłością. Czy to możliwe, żeby we śnie kochać kogoś, kto nie istnieje? Ja kocham. Przestałem bać się snów. Możliwe, że Odin zostawił mnie w spokoju. Na razie nie chcę zapeszać. Sny o Amelii sprawiały mi wiele radości. Moja córka jest mądrą i dobrą dziewczynką. Wierzę, że wyrośnie na wspaniałą kobietę. Szkoda, że tylko we śnie. Nie tylko nie boję się snów. Ostatnimi czasy nie mogę się doczekać, kiedy zasnę. Cóż za niesamowita przemiana. Jeżeli w najbliższym czasie nic się nie zmieni, spróbuję wyjść poza krąg. Wiem już, dlaczego od kilku tygodni śniłem o dziecku, którego nigdy nie miałem. To jego sprawka. Dzisiejszej nocy moja córka umarła. Zapadła na dziwną chorobę, która oblepiła całe jej ciało ropiącymi wrzodami. Płakała, błagając mnie o pomoc. Nie mogłem nic zrobić. Umarła mi na rękach. Obudziłem się zlany potem. Nie mogę dojść do siebie. Od śmierci mojej Amelii minęły 3 miesiące. Moje serce ciągle krwawi, a obrazy, które dostrzegam, są straszne. Jestem ślepcem, który nie chce nic widzieć. Moje kalectwo jest cudowne w porównaniu z wizjami, które mnie... nachłodzą. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Jestem nieszczęśliwym starym człowiekiem. Ja jebie, jaka sroga faza. Jaka sroga faza. Psycho X Pompa, witam serdecznie. Filip Adamczyk, czytaj opis, przyjacielu. Czyli Odin nim też się zabawił, tym dziadkiem. No, wsadził go w ten krąg i dawał mu jakieś takie nocne zmary. Koszmary i... Kurde, dajcie spokój. Dajcie spokój. Dobra, idziemy. Taktyczne F5. Idziemy się spotkać z... Z Olgiertem w świątyni Lilwani. Polski wodzu, na razie, trzymaj się. Ej, czemu nie mogę stąd wyjść? Czemu nie mogę stąd wyjść? A, tędy pewnie mam wyjść, ta? Witam wszystkich dobrodziejów! Whisperu, siemaneczko, Whisper, siema. Madesio, cześć, witam serdecznie. Milena Jaszkowska, dobranoc, trzymaj się. Ruda żelaza. Myk! Ach, idealnie. Ideolo. No dobra, wracamy, co? Wracamy. A czemu? Jak ja tędy muszę iść? Tu mi pokazuje, to ja tędy się przejdę. Przepłynę po prostu i tyle. I gra muzyka, nie? Macho El Cebul, witam cię serdecznie. Jak ty rzadko do mnie ostatnio wpadasz, Cebulku. Też myślę, że nie przez przypadek. Też nie przez przypadek. Tak niby przypadek, ale jak już poznaliśmy tego całego pana Lusterko, to można łatwo wywnioskować, że gość właśnie w taki sposób by ludzi zabijał. Ale jak to? Przecież to nie jego wina. Potknął się i skręcił sobie kark. Tak, tak.
Matessi TV, witam serdecznie. Ciri, siema, Cysia! Cysia, witam cię serdecznie. Widzisz, zauważyłem cię dzisiaj. Dla odmiany, co? Dobra, czekaj, gdzie ja ten... gdzie ja mam przepłynąć? Wow, wow, Nowigrad. A, tutaj, dobra, czyli... Tam dalej, dalej, jeszcze tutaj za ten garnizon i tutaj najwyżej. Tutaj gdzieś... O, gdzieś tutaj się zatrzymamy. Tu proponuję. Przypadek? Nie sądzę, dokładnie, dokładnie. No taka była umowa, a pan zwierciadełko, czy tam... zwierciadełko, pan lusterko... lusterko... lubi się w takie umowy bawić, co nie? No dobra, płyniemy, płyniemy. Tutaj, czy ja tam w ogóle przejdę? Chyba przejdę, jak tutaj dopłynę, wydaje mi się. No można, ale... Ale opowieść, którą później się opowiada, jest o wiele mniej interesująca, no nie? O, to topielec, siema. No, cholerne topielce. O, cholera, żebym tutaj w tych bagnie się nie zgliczował, tak jak ostatnio. Dobra, wracamy na trakt. Gdzie ta świątynia? Tutaj gdzieś, tak? Łotka, chodź tu. Chodź, wariatko. Jedziemy. Lecę, dobra, wstaję do pracy za 5 godzin. Spoko, Klaudia. Miłego spania. Miłej pracy, jeśli to możliwe. I mam nadzieję, że widzimy się jutro, albo w sobotę, albo na którymś tam strumyku. Jak będziesz miała czas, to wpadaj śmielutko, nie? Tu w ogóle jakaś jaskinia jest. Nie wiem, nie kojarzę. Tutaj? Wejście. No to chyba tutaj. Taktyczne F5. Jak z nami nie zejdzie, to trochę tynku pudru i nie będzie śladu. No jak tam dzisiejszy make-up, to tam wszystko przykryje, nie? No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. No ciekawe. O kurde, spadłem. Czekaj, ja muszę kota tutaj wypić, bo ja nic nie widzę. Daj mi tego. Pełnia orka. Las Mariborski. Gdzie jest kot? Czekaj. Wyśmienity kot. Kurde, biała mewa nam brakuje. Cholera. Cholera, nie mam składników na zasranego aether. No jasna dupa. To niedobrze. To niedobrze, nie mogę sobie nawet kota zrobić. Czekaj, jak ja mam stąd wyjść, bo ja tu nie widzę. No, dawaj Geralt, wyłaź. W tamtym kierunku mam iść, ta? Dobra. O, białą mewę. Sypisa. O, to już tutaj? A może nie? Nie, jak ja... Tak? Ej, ja tu kiedyś byłem. Jak zabiliśmy tą królewską wivernę, to tutaj wpadłem. Tak, 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 pamiętam. Pamiętam. Okej. Spoko, Paula, spoko. Piąteczka, trzymaj się.
Krzysiek Milanowski, we kwikmunku masz kota. Dobra, już nieważne, już nieważne. Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. Sarkazm, ale nie, no. To nie ja. Powaga, powaga. Powaga na czacie. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogłeś ją kupić godzinę temu na straganie w Oxenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Myślę, że cię kochała i chciała ci ją dać w dowód miłości. Kochała mnie? Po tym wszystkim? Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co? Co się dzieje? Czuję się, jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Zawał. Helena! Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Ten, jakie dramatyczne wejście. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, von Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O, Dim. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i... I spotkamy się na Księżycu. No i jesteśmy. Jebaniutki, jak to rozegrał. Dobry jest kanciarz. Co? Nie. Przecież mieliśmy umowę. Tam jest Księżyc. Tam, a nie... Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Skurwysynu. No? Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem. Nie, tylko nie w gwinta, błagam! Złożyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Dobrze. Ale zrobimy to po mojemu. A jakbym mu nie pomógł, to by był po prostu koniec dodatku i tyle? Co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać? To grajmy. Jak ten gość z piły, nie? Zadam ci teraz zagadkę. You wanna play a game? Jeśli rozwiążesz obaj z Olgierdem, będziecie wolni. A jeśli nie? Wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś.
Co to za zagadka? Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym lustro. Jestem? Lustro, odbicie. Chuj. Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas, start! I co, no to na czas? Znajdź rozwiązanie zagadki pana lusterko. Okej. Okay. Dobra. A jaką nagrodę by mi dał ten pan lusterko, jakbym Olgierta skazał na koniec? Czekaj, bo ja tutaj nic nie widzę. Co to za miejsce? Jasna dupa. Jasna dupa, co? No to czym chata bogata? Gdzie jest ten miecz? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Gdzie jest ten miecz? Jak ja nie wiem, gdzie ten miecz? Na potwory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. To jest? Mój świat. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Emtek, siemanko. To coś, co powtarza wszystko, co robię. Może echo? Echo! Pudło! Echa nie można dotknąć. No nie, no oczywiście. Aha, dobra, jarze. Bawię dziecko. Ale gdzie jest ten miecz, powiedzcie mi? Cieszę się. Jakoś po lewej stronie. Ty się śmiejesz. O Jezus! Dobrodzieju, wykup piąteczka, stary, jak żeś mnie wystraszył! Dzięki za donata, Jan! Dzięki bardzo! Jan prosty, dobrodziej, wykup piąteczka, stary, 5 zł. Dzięki, Janie. Pozdrawiam serdecznie. No nie widzę nigdzie tego miecza, powiem wam. Tu? Jaka duża ta mapa, idźcie w cholerę. Co tam jest? Widmo jakieś, ta? O ty diable jeden. Dawaj. Ba, ba, ba. Ta, ta, ta. No dawaj. Ole ty, jak go ugryzł. Ała. Tu nic nie... ma, prawie bym spadł. Tu miecz, tutaj, tu. Tak? Tu gdzie jest to widmo? Tu gdzie jest to widmo? Ha! Jest! Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Zajebiście, dzięki bardzo za mieczyk. Hopla! Paliło, dobra. Życie wisiało na włosku. Lecę dalej. Właśnie, czas ucieka. Dobra, zamknij się. Tam jest... O tam, w tym... Założę się, że w tym domu. Zawsze jest tak, że do domu... Do domu nas muszą zaprowadzić, co? Co to? Jaskinia jakaś, ta? O, pieniądze. Pieniądze bierę. Jakie skarby, ty. Dawaj mnie tu to. Jak ja jeszcze czas mam. Geralt, połaziłeś się na kilka brzęczących... No raczej. Tego zdążę. Tobie nie spodziewałem.
Zbieraj wszystko, wszystko, zbieraj. Przyjacielu. A czas ucieka. Dobra, dobra, zdążę. Dobrze, dobrze. Coś jeszcze? Halo, halo, 148 osób, witam wszystkich bardzo serdecznie na finale z Serc z Kamienia, Wiedźmin 3. Daj wam pieniądze tam, zdążymy. Gdzie ta chałupa? Gdzie ta? A, tutaj, tutaj, przez cmentarz, dawaj, dawaj, dawaj. Kiepsko ci idzie, pamiętaj, że możesz się poddać. Na pewno. Dobra. O ty! Nigdy mnie nie znajdę. Nie chcę mi się, nie chcę mi się z tą bić, gościu. Co? A tutaj? Ej, bo nam czas ucieka, dawaj, dawaj, dawaj! O, co to jest? To tu się chowasz. Wow! Nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. O kurde. Czekaj, tam są wszędzie lustra, tam. Założy się, że tamto lustro. Ej, bo ja zaraz tu umrę. Dawaj, Tom, Tom. Wielkie szlako, Dim! Czekaj, 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 czekaj. No mi się czas zaraz skończy. Biegnie, no biegnę, biegnę, biegnę. Wszystkie lustra muszę rozwalić, czy tylko jedno znaleźć, bo ja nie wiem. Nie możesz tego robić w nieskończoność. Założymy się. Hop. Aed? Aed, co to jest Aed? Co to jest Aed? Źródło, wracaj, woda w studni. Woda w studni. Dobra, wracam, 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 wracam. Wracam. Musi istnieć zwierciadło, którego nie rozbijesz. Kurwa, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążę, zgubiłem się już. Czy rozbijesz taflę wody? Studnia, studnia, studnia. Dawaj, 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 dawaj. O kurde, jak tu nie ma wody. Ale, no to nieźle. Tu była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się. Ale jak? Ardem, co? No, no chyba nie. O! I co? I co? Udało się? Chyba zdążyłem. Normalnie rzutem na taśmę. Jakie emocje na czacie! Ludzie już wszyscy spoceni, bo dobrodziej gra w Wiedźmina. Po jakiemu on gada? Jak on w języku Mordoru gada. Co ty gadasz? Jak on w języku Mordoru do mnie mówił? Jak? Lepiej ci? No pewnie. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra, to opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. No chyba tak. Fu. Nieźle, co? Chyba kilka sekund dłużej i bym przegrał. O, Anna! Czy ty nie miałeś iść do lekarza? Najpierw ty mi powiedz, jak to jest mieć kamienne serce? Na początku świetnie. Nie czujesz strachu, niczego się nie boisz, ale też o nic nie dbasz. Nie przejmujesz się niczym, bliskimi też nie. I powoli ich tracisz. Zresztą wiesz, jak to się skończyło.
No a co ze zmysłami? Czułeś coś? Oczywiście. I to jak? Na początku smakowałem świat o wiele mocniej i wyraźniej niż inni. Ale jak to? Pamiętaj, że mieć serce z kamienia nie było moim życzeniem. To tylko skutek uboczny. Chciałem zdobyć Iris i odzyskać majątek. A potem żyć tak, jakby nie było jutra. I żyłem tak, przynajmniej do czasu, bo potem nie czułem już nic. Na szczęście to już za mną, bo jest za mną, prawda? Opowiesz mi wreszcie, co się stało? To nieźle. Głupi jest ten Lorgerd, jest głupcem, ale ma poczciwe serce. Ironicznie mówiąc. No już, czekajcie, jeszcze nie skończyliśmy serc kamienia, spokojnie. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz. Bodziu, dzięki. Nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie w tych oślich uszach. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Nie martw się, będzie dobrze. Fakt, nie zazdroszczę ci. Czy to jakoś może wpłynąć na zakończenie jeszcze? Fakt, nie zazdroszczę ci. Najlepszy przyjaciel. Michał Zarzycki, witam serdecznie, siemaneczko. Przekolorowany, mówisz, Mateusz. Zobaczymy. Prestiżowe ważniejsze, a nie powaga. Dokładnie, Fixolo, nie? No to dawaj. Cóż, nie zazdroszczę ci. Jak to mówią, uważaj, czego sobie życzysz. Będę uważał. Wierz mi. Chociaż nie, mam lepszy pomysł. Po prostu już nigdy więcej nie będę sobie życzył niczego. Czas wziąć los w swoje ręce. Zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Wiesz, sprzedamy na Allegro. Rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Wybacz. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia. Przed rozpoczęciem krwi i wina iść do zaklinacza chyba. A kto to jest zaklinacz? Siluś, witam serdecznie, siemaneczko. Wiedźmin 3, dziki goń, serca z kamienia, oficjalnie ukończone. 155 osób,
Dziękuję wam bardzo za kolejną epicką podróż z Geraltem Wiedźminem. Ukończyliśmy Serca z Kamienia. Pamiętajcie, że jeśli wam się podobały dobrodziejskie wywijasy, karuzela śmiechu i dosyć rakowa gra, to dajcie znać poprzez wsparcie kciukiem w górę lub subskrypcją, jeśli są tu jakieś nowe osoby, bo Wiedźmin nigdzie się nie wybiera. Wiedźmin się nigdzie nie wybiera, bo będziemy rozpoczynać Krew i Wino. Zostało nam 55 minut streama. Nie wiem, czy chcę rozpoczynać Krew i Wino. Chciałbym to zrobić na świeżym live'ie jednak. Więc prawdopodobnie teraz sobie po prostu porobimy jakieś zadania poboczne, może jakieś zlecenia, na które powalczyć trochę z tymi potworami. To jest zawsze dobra beka, jak walczy z tymi potworami ze zleceń. Trzeba trochę budżet odbudować, bo nie mam za dużo pieniędzy u Geralta. Zostaw szablę. Jeszcze jedna godzina streama. Dokładnie. No. Ogól pachy? Ty mi możesz ogolić, jak chcesz. No, poważnie ci mówię. Bardzo rakowa gra. No, dosłownie. I te uszy na koniec. Klap, klask, klap, klask, klap, klask, klap, klask. No dobrze, ten zaklinacz to syf, nie opłaca się. A co, ale o co chodzi z tym zaklinaczem? Bo ja nie mogę. Morał tego jest taki, że w studni czai się zło. Albo Magda. No, tak jest. Tak to wygląda. Nie, Janku, nie będę w The Forest grał, bo dzisiaj nie ma The Forest. Nie. Krew i wino będziemy rozpoczynać na świeżym strumyku, bo ja tak chcę. Idź do Szani. O! To jest myśl. Do Szani się przejdziemy, Michaszek, dosłownie. Ulepsza rynsztunek, prawy górny róg Nowigradu, jakiś tam młyn. Co? Po polsku proszę, majster. Po polsku piszemy pełnymi zdaniami ze znakami interpunkcyjnymi, poprawną ortografią. No. Nie ma tu jak powaga. No, powaga jest zawsze. Dobra, już chyba nic za końcu nie będzie, żadnych tych napisów ani nic, nie? Chyba nie. Itemy mogę sobie enchantować. A no chyba zasięg młynerka zwiększono o 1 metr, to dużo. Co? Fajny serca skania. Si bąka? Ty mi możesz wyssać bąka. Z odbytu najlepiej, jak chcesz. Majestet, nie opłaca się. Aha, no chyba, że tak. Od wsi Bronowic w prawo jest taki pytajnik. Tam jest zaklinacz. Aha. Ty mówisz, że miałem jechać do lekarza, a ja do szpitala 2 dni będę musiała siedzieć. Ale brawo mi organizm zemdleć przed samym wejściem do szpitala. A to ja nawet jak jestem zdrowy, to w szpitalu mdleję, bo nienawidzę szpitali, ci powiem. No ale dobrze, że wreszcie coś z tym zrobiłaś, Anna, nie? Jak taki gamoń siedziałaś i myślałaś, że samo się naprawi. On tam odstawi szopkę przy ognisku i nie dość, że do cholery kasy, to jeszcze biegać mu po jakieś coś po jaskiniach. Aha, no chyba, że tak. Zbieraj dużo pieniędzy, bo arcymistrzowskie szkoły kosztują dużo. A, Aleks, ja już dawno sobie ulepszyłem bronię do fulla. A, no chyba, że tak. Wy się tam znacie, kurwa, na tym jak matematyk na biologii. Idź do zaklinaczy, oni tam chuja wiedzą. Grałem w to 3 razy i wiem, co mówię. Czyli, co? Na biologii. Idź do zaklinaczy, oni tam chuja wiedzą. Czyli, że iść czy nie iść, Dominiku, bo w swojej wypowiedzi to nie wiem, czy chcesz, żebym iść, szedł do zaklinacza, czy nie szedł do zaklinacza. Idź do burdelu z Geraltem. Psycho, jak ty chyba pomyliłeś ten. Jak ty chyba pomyliłeś streamy. O, dzięki, Janie Prosty. Dzięki. Aha, że iść. Czyli, że warto. No, skoro tak mówię, nie wiem, na razie to ja chcę jakieś te zlecenia sobie porobić. Zaklinacz możesz zwiększyć zasięg młynka i rozpotania itp., lecz trzeba dużo w jego zainwestować. Możesz iść do jego wszystkiego się dowiesz. Bardzo dużo kasy wydasz, żeby ulepszyć miecze. No ale ja miecze jeszcze nie będę ulepszał tak czy siak, więc nie wiem, czy mi się opłaca iść do tego zaklinacza w takim wypadku, Lucifer. Bo ja będę miecze pewnie zmieniać, więc po co mam dużo kasy wywalać na miecze, które jakoś tam w przyszłości będę wymieniać. To lepiej poczekać, jak będę miał tam, nie wiem, 100 level i wtedy to zrobić, nie? 1000 orenów. 1000 orenów chyba mam. Zagraj od nowa. Tak.
Zagram od nowa. W sumie cały zaklinacz ulepszony na maksa kosztuje 45k koron. To nie wiem, czy tyle mam. Dlatego też musimy się wziąć do roboty i zrobić jakieś zadanie poboczne. Po prostu. Jakieś zadanie poboczne musimy porobić. Ja sobie biorę cukierka. Jak coś, to się częstujcie też cukierkami. Nie ma problemu. Jak jest zimno, a to gdzie ty jesteś, grotesko, że tobie jest zimno? Mi jest gorąco, ja się tutaj normalnie pocę. Jak prosię, poważnie mówię. Dobry. Jest coś na końcu tych napisów, czy nie? Bo nie wiem, czy czekać, czy nie czekać. W Polsce jest zimno, no to ciekawe. Madzia, trzymaj się. W domu, w czapce. To jak w stodole. No, to rozumiem, Adam. Na chłopski rozum, Adam Ciesielski. To by miało sens, nie? Do tego zaklinacza właśnie iść. No, Mateusz, no właśnie, co, też coś tak mi się wydaje, że ludzie trochę tak, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolą bez sensu. Będzie coś jeszcze, tylko czekam, coś będzie. Nie, nic nie będzie, tak? No, Patryk, właśnie taki mam plan, musisz włożyć 30k na zaklinacza. Nie, ja nie idę do tego zaklinacza, bo na chłopski rozum mi to się nie dodaje po prostu. Alex, jest coś pod tych napisach, czy nie jest? Bo ty będziesz wiedzieć, bo ty tam przychodziłeś Wiedźmina jakieś tam 17 razy. Ale dobre cukierki, no przepyszne, wspaniałe. W Łodzi zimno, w Łodzi. Ale w Łodzi to co ty, na morzu jesteś? No to nieźle. No i co? Czekamy. Przynajmniej pogadaj z nim. A po co mam z nim gadać? Jak nie będę dla niego zadania robić, to po co? Przynajmniej pogadaj z nim. Jak nie chcę na razie sobie zaklinać tych, to po co mam z nim gadać? No ja zadecyduję, spokojnie. Trzeci raz przychodzi. No Adam, no zgadzam się. To twoja teoria najbardziej do mnie przemawia, Adamie. Chłodno jest wieczorkiem, ale i fajnie. A no to spoko. Czterfy i piąty luz zaginął w akcji, a ten w teorii jest szósty. No chyba, że tak, kreatywu. No dobrze. Nic nie ma. No dobra. No to przerywam tam. Bo już druga osoba pisze, że nic ten. Dobra. Ukończyliśmy. Serca z kamienia, ładne to się odbywa, powiem wam, ładne. Coś tutaj jest ciekawego? To mówię tutaj. Nie, nic tutaj nie ma. Hop! Jak ja mogę stąd wyjść? Pewnie nie mogę, co? Ładnie tu, a mogę skoczyć do wody? Nie, bo tutaj jest, nie jest wystarczająco sztromo. Piękne widoki i Geralt w tych uszach. Pięknie to wygląda. Twoje zdrowie, Marcin Sławoń, dziękuję ci bardzo, przyjacielu. Napiłbym się, ale nawet nie mam czym, wiesz? Nawet nie mam czym. Dobra, zobaczmy, który my mamy poziom, postać. A nie, cały czas 38, to nie dostaliśmy jakoś dużo tych... jakoś dużo punktów. Spójrzmy sobie na mapę. Skupmy się cały czas na tym Velen, postać. Nie, postać nie, mapa świata. Mamy jeszcze sporo pytajników, jak widzicie. Debrza, co to jest? A, tutaj krew i wino możemy zacząć w tej debrzy. No mamy sporo pytajników. Bardzo sporo bym powiedział nawet. Tylko nie, ja bym se porobił jakieś te, zobaczmy, zadania. A, mieczyk zobaczyć, racja. Przecież ja tutaj zajebisty miecz dostałem. Który to? Firska ordynka? Ten chyba, tak? Iris, broń stalowa. Ty, dawaj ten miecz zamiast łopaty. Zajebista szabelka.
Tutaj co tam jeszcze? Wojownik Frey. Tutaj rękawice tropiciela. I jeszcze... Jak ja nawet tego nie mogę nosić. Jadowity srebrny miecz cechu żmii. O kurde. O kurde. Jak ja nawet level mam za niski, żeby to nosić. Zarąbisty mieczyk. No, no, no. Michale, chyba dobre zakończenie. Nie wiem, ciężko. No, no, pomogłem Olgiertowi i rozwaliliśmy pana zwierciadełko. Tak było, tak było. Ja dobrze widzę, to z łopatą zapierdzielasz. Nie, no już nie zapierdzielam z łopatą, ale... Poszukiwania, Velen, Szkoła Kota, Niedźwiedź, Niedźwiedź, Wilk, Wilk to tam jest w tym. A nie, to też jest w Nowigradzie. Ciekawe. Ulepszenia, ulepszenia. Z dalekiego Ofiru. Co to jest? Od czegoś, kto włada językiem ofirskim. Ukryta przystań, znajdź zagubioną skrzynię, bla, bla, bla. Wilk, Wilk, Dziedzictwo... Niedźwiedź, niedźwiedź, wilk. Czyli bym musiał do Kaer Morhen się wrócić, ale najchętniej to może... Może kota bym sobie do końca znalazł jeszcze, co? Jeszcze kota se znajdę, tak, na początek, na dobry początek. Odnajdziemy kota, drugi poziom. Nawet blisko, nie, nie są blisko, co ja pierdolę. Tu co? Tutaj? W Oxenfurcie? Ciekawe. No ciekawe. Grota, wieś Benek. Do wsi Benek zaraz szybką podróż sobie zrobimy. Dobranoc, Adrianie. Dobranoc. No dobra. Tylko, żebym tutaj nie spadł. Czekajcie. Jak tutaj... Właśnie. No, nie wygląda to za dobrze. Raczej bym musiał przez tą jaskinię iść. Elo, gamer. Witam serdecznie. Siemaneczko. Spoko, wilku, trzymaj się. Na razionko. Jak tam? Ile nam się udało dzisiaj tych kikutów w górę na zakończeniu wieśka wbić? Ja tak stawiam na... 220. Nie mam pojęcia, jest w tej chwili łapek w górę. Nie sprawdzałem w ogóle, nie? Tutaj, 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 tutaj. O, jest wyjście. Dobra, elegancko. To blisko. No to blisko, żem strzelił. No, Wakio, witam serdecznie, siemaneczko. Cześć, Podka, wsiadamy na Podkę. No dobra, mamy tak, albo... Albo tędy 200... Dobra, no to tędy pojadę i szybką podróż sobie zrobimy i gra gitarka. Dobrze, Alex. Miłego parzenia kawy. Coś mi się zbagowało. Dobra, nie będę z wilkiem jakimś na piątym poziomie walczył. Bożeż ty mój. Hop. Ale fajna ta szabelka, nie? Fajna ta szabelka, naprawdę. Dobra. Ten rysztunek kota musimy odnaleźć. Brama zachodnia. Ja mam Steam Game of the Year Edition. Na Steamie. Kupiłem sobie, poważnie ci mówię. Dobra, schowaj ten miecz na razie. Ej, no srogo wygląda ten mieczyk na jego plecach. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dobra, dobra, cicho gościu. I co? Jak to niby gdzieś tutaj jest? W jakichś kanałach czy coś? A co to tutaj? Nie, no pisze, że do góry. O kurde. Ty co to tutaj? Ja tu byłem? Czy... Nie, no byłem tutaj chyba. Byłem tutaj, na pewno tutaj byłem. Nie no, w kanałach tutaj nie ma, bo mi pokazuje, że do góry. Odwiedzę, odwiedzę Shani, odwiedzimy Shani, spokojnie. Cześć, gdzie to tutaj? No, o, tutaj no widzę, widzę. Tu jest znak, tak? Gdzie to teraz? Gdzieś tutaj w Oxenfurcie? Serio? Pian.
Gdzie to może być? Nie chcę gościa okradać, nie? Ale... Może tam jest to na dole, co? A, juniora. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy to jest do góry, czy to jest na dole. Ogólnie na dole jest to tam w dół. Aha, czyli na dole jest ten schemat, tak? Czyli na dole jest ten schemat, wychodzi. Mhm. O. To jebni. Bang! A nie, nie mogę. Czemu nie mogę? Tutaj, za tym musi być. Jak to otworzyć? Ośle uszy. Okej. Kadzidłem może? Byłeś, dobrze, dobrze, Adamie. Może tym, tym przedmiotem fabularnym to trzeba jakoś... Magiczny kaganet, widzieć duchy. Kurde, nie wiem, czy ja to muszę tutaj przeskanować. Na górze jest. Schody. Co? CX, jak ty trolujesz? No ktoś na pewno troluje, bo jedna osoba mówi, że w górę, a druga, że w dół. Uszu prestiżowych nie lubić. Jak tak można? Uszu prestiżowych nie lubić. Przedmioty fabularne. Ta. Gdzie jest to dziadostwo? Miałem taki przedmiot do skanowania. Ta mi dała, chyba Keira mi dała, nie? Do skanowania tam niewidzialnych przejść, ale nie widzę tego. Po co ja tutaj obraz przy sobie noszę, ja się pytam. Dziwne. Czekaj. Jak ja, ale dobra, no schemat schematem, ale ja chcę tutaj wejść. Jak ja mogę tutaj wejść? Jak ja mogę tutaj wejść, ja się pytam. Ardem nie mogę tego rozwalić. No dobra, tam sranie w banie, ale ja... O, tutaj jest, zobacz. I co? I co? Do góry? Do góry? Do góry, CX, tak? Do góry jest? Do góry? Tak? Masz 300 sekund. Odpocznij sobie od trollowania. Irytujecie mnie tym. Irytujecie mnie tym trollowaniem, tym gadaniem. A tym osobom, które mówiły, że na dole jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No Dominik, dobrze mówił, no. Jeleń też chcesz? Też chcesz tego? Też chcesz tajma? A może banika, jak chcesz? Jestem pewien, że na pewno którąś z pań moderator łapy świeżbią. Słyszałeś? Trafiła w końcu kosa na kamień. Jakiś zabijak, wiedźmin zdaje się. Policzył się z juniorem. No i co? Dobra, idziemy po następny schemat. 585 kroków. No dobra, i co my tutaj znajdziemy? Na wygnanie go! No, na pochybel! Nikczemnikom. Za kaprawy pysk. Wskazuje na 300 sekund bana. No Adam, ty mówiłeś dobrze, ja pamiętam. Dlatego, no tym co dobrze mówili, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, poważnie mówię. Dobra, poteczka, chodź. Prestiż ważniejszy. Prestiż ważniejszy. A nie, Shani mieliśmy odwiedzić. Zaraz. Wracaj, do Shani mieliśmy jeszcze wstąpić. Do Shani mieliśmy wstąpić. Czekajcie. Tempo. Racja. Zanim ja tutaj wlezę. Do Shani se wstąpimy elegancko. Wolni. Tutaj zadania. Czy to było zadanie poboczne? Pewnie tak. Przeszukaj zniszczoną wieś.
Obraz Van Rogen na wygranie księgę Markusowi Hodgesownowi. Aha. Gdzie jest? Gdzie jest Shani? Nie widzę jej nigdzie. Klasyk, no, dokładnie, dokładnie. Ta, Marko, może ty dożyjesz, ale jestem prawie, że pewien, że ja nie dożyję tych czasów. Ej, nie wiem, nie pamiętam, gdzie mieszka Shani, to może być problem, wiecie? To może być problem. Bo nie pamiętam, gdzie mieszka Shani. Od fryzjera w lewo. Od fryzjera w lewo, tak? Od fryzjera w lewo. A! To tu gdzieś. Tu gdzieś pewnie. Od fryzjera w lewo. Tutaj? No, to chyba nie jest. Nie, to jakiś burdel jest chyba. Nie wiem, zobaczymy. No, ale ty, jakie fajne schody tu mają. Ty, no rewelacje, to rewelacyjnie to zrobione. Tu na lewo. Tutaj, tak? No, zamknięte, cholera. Tu jakiś kościół. Kurde, ja nie wiem, gdzie ona mieszka. Nie spotkaliśmy się przypadkiem w Lockmui? Chyba, że na lewo tutaj, że wszędzie patrząc na mapę na lewo, co? Zamożny mieszczanin. Też zamknięte. Wczoraj znaleźli kolejnego trupa. Na mapie w lewo! No jestem, no na mapie w lewo i co? I nic nie ma. Nie rozpoznaję tych budynków. Ja nie mam orientacji, kurde. Na mapie w lewo, no. Na mapie w lewo, czyli tutaj gdzieś, tak? Tutaj gdzieś ona musi mieszkać. Na to wygląda. W lewo, tak? Lewo, tutaj. Lewo, no dobra. Ajajaj. Na bestia tylko bogatych napada. Na nas nawet nie spojrzy. Czekaj, tutaj, tutaj, tutaj. Biegnij. Tędy sobie biegniemy. Hop. No dobra, jesteśmy tutaj, tak? Że niby tutaj, w którymś z tych budynków, tak? Mieszka Shani. Albo w tym, albo w tym, albo w tym. To zobaczymy. Gdański żołnierz. Tu! Może tutaj? Nie, zamknięte w pizdu. Albo tutaj, czekaj, bo tu może jakieś wrota? Nie, zamknięte. Dobra, cicho. No znajdę, znajdę, no może... O? Nie, no ona tutaj raczej nie mieszka. Tu? Też nie. Do każdej chałupy wchodzę jak do siebie. Dajcie spokój, gdzie ona jest? Shani, Shani, Shani. Może tutaj? Nie, no tu już byłem, cholera jasna! Audi A8. Witamy Lorda Crushvilla na streamie. I czemu ja nie mogę znaleźć tej chałupy, Shani? Tu byłem, czekaj, tutaj. No serio, nie pamiętam, no ja tam patrzę, gdzie biegnę. Kurde, to jest jedyna rzecz, nawigacja w Wiedźminie mnie irytuje. To jest jedyna rzecz, jedyna zła rzecz, którą mogę powiedzieć. Czekaj, no tu, tą chałupę sprawdziłem, tą chałupę sprawdziłem. Tą chałupę. Tutaj chyba byłem. No nie wiem. No, dosłownie skurczyłydy. Dobra, jeszcze sprawdzę ten budynek. Jak nie, to pierdolę, idę dalej. Nie chcę mi się jej szukać. O, ty, tutaj, bo tutaj zobacz, jest te. To musi być to, nie? W szpitalu ona mieszka. No to tu powinna być. Jakże co? Zbliżysz? Olgier von Everetz. Shani! Ej, ale jej już nie ma chyba. No nie mówcie, że ona już wyjechała sobie. Shani. Jak ona już wyjechała? No na to wygląda, że już wyjechała. Słynne rody Rydani, bla bla bla. No tu jej już nie ma. Może tutaj gdzieś się... nie. A co to tutaj? Co ty tu masz? No już chyba... chyba Shani se pojechała. I chuj bombki strzelił. Nie zamoczymy, ale przynajmniej piwnicę jej okradniemy.
To po co mi kazaliście do niej jechać? Bez sensu. Pisałeś ze dwa razy, ale nie byłeś pewny. Aha. To nieźle pisałeś. No dobrze. No nie jest, no trudno. No to świetnie. 10 minut mojego życia, którego już nigdy nie odzyskam. Ale trudno. Tędy, kurde. Na wpław, dawaj Geralt. O, po cało się biegać. No strasznie. Strasznie. A, nie da się spotkać postaci fabularnych. A, no chyba, że tak, czyli musieliśmy przed udaniem się do tej. No ale przecież my się z nią spotykaliśmy przed udaniem się do tej świątyni. Tak trochę dziwnie. No dobra, nieważne, no trudno, no nie pierwsza, nie ostatnia, która nas ignoruje, no. Lecimy dalej, lecimy dalej. Dobrze. Ale dobrze tnie. Dobrze tnie te utopce, ta szabelka. Znaczy nie, w sumie to używamy naszego wiedźmińskiego miecza akurat. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, płotka. Limelelia, witam serdecznie. Siemaneczko, gdzie jest... Płotka, wariatko, chodź tu. Sulu, siema. Jedź, płotka. Dobre dzień, że mojego Luca, bożeś go nie przeczytał, a doszedł. No jak doszedł, a go nie przeczytałem, no to raczej już go nie przeczytam, bo trudno. Niestety nie jestem panem lusterko, który ma władzę nad czasem i nie cofnę się w czasie, nawet jak myślisz, że jestem w stanie to zrobić, to niestety nie, przyjacielu. Nie cofnę się w czasie, żeby przeczytać twojego Luca i później wrócić do czasu rzeczywistego, żeby tego Luca na wizji przeczytać, żebyś myślał, że go przeczytałem, mimo że już on doszedł. Make sense, bro? Yes? Prestiżowe nogi. Prestiżowe nogi. Dobra, jedziemy. Tu, 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 tu. O, obraź się jeszcze, CX. Najpierw mnie trolujesz, mimo że ostrzegam, a jak dostajesz gonga w kasztan, to się obrażasz. No gratuluję, gratuluję, naprawdę. Mocne 2 na 10. Ech, ech, ludzie. Dobra, dajcie, bo tutaj jakiś questik chyba mamy. Uno momento. Ani kroku dalej, bo będzie o jednego trupa więcej. Spokojnie, już sobie idę, co tu się dzieje? Słuchaj, no. Za tobą. No jak myślisz, że się nabiorę na... Oż kurwa! Oż kurwa. Co to tutaj jest? Łooo, to niezłe potwory. Ech, Jezus, na szóstym levelu. Na szóstym levelu. Ty, ale nawet mocne te. Szósty level, ale dają sobie radę, nie? Dają sobie radę. Dobra, dawaj jeszcze raz. Dziękuję. Ach, gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak nic. Spoko. Nie ma problemu. Zawsze do usług. Jeszcze sobie pozbieram te wszystkie pierdołki. Czemu by nie? Dobra, mamy to wszystko. Skwarek, mały cebulaczek. Witam serdecznie, siemaneczko. Zajebiste uszy. A dziękuję, Summer Sadness. Wiem, wiem. Podkreślają kolor moich oczu, nie? Gdzie to jest? Tutaj. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć. To chyba będzie proste, tak mi się wydaje. Mało prestiżowy ten szósty level. Kisnę. O, mamy. No i łatwizna, easy. No dobrze. Czyli tak, rysztunek kota mamy. Drugiego dopiero. Ale zawsze jedno mniej, nie? Jedno mniej. Jeszcze mamy niedźwiedzia. Niedźwiedzia raczej nie będę, ale chciałbym sobie wilka jeszcze znaleźć w przyszłości kiedyś. Ulepszenia. Niedźwiedź. Dziedzictwo, wilk. No, wilka i kota bym sobie chciał zrobić. Gdzieś w dalekiej przyszłości, jeśli Wiedźmin będzie na kanale się utrzymywał. W dalekiej przyszłości chciałem mieć dwa do porównywania te arcymistrzowskie, ale nie wiem, czy w ogóle nawet da radę zrobić kilka tych arcymistrzowskich. Czy mnie będzie stać, o, w ten sposób. Zadanie poboczne.
Wściekłe pięści, Skellige. W Skellige mamy dosyć sporo questów, ale one są takie kijowe. Zobaczmy zlecenia wiedźmińskie. Velen. Zaginiony brat. O, to se zróbmy, bo to jest na dobrym poziomie. Porozmawiaj z Brunem. Porozmawiamy z Brunem. Dodaję mi seksapilu. To da się jeszcze bardziej? No to nieźle. No to nieźle. No dobra. Prestiżowe szukanie. Dawaj płoteczkę. No to przyznaj się do tego. Przyznaj się do tego, że się myliłeś z CX. Bądź mężczyzną. A nie tutaj, nie wiem. Chcesz, żebym ja cię po fiucie polizał, albo ty mnie chcesz po fiucie polizać, nie wiem. No chłopie, no co jest z tobą? Co ty masz? 5 lat czy małego penisa? Albo jedno i drugie. No w sumie jak się ma 5 lat, to i tak się małego penisa ma, więc... Anyway, gdzie spotka? Rafał Suszyński, witam serdecznie, siemaneczko. Prestiżowe szukanie. Przestańcie z tym prestiżem, do cholery. Dalej. Co tam dziewczyny? Limelelia, Sulu. Przemek skończył, czy jeszcze nie? Czy dopiero na chwilę wpadłyście? Te uszy chociaż markowe? No raczej. To są unikatowe, prestiżowe, ośle uszy, jedyne takie w uniwersum Wiedźmina. Prestiżowego siurka. Bez lizania fiutów? Nie lubisz, mówisz tam, Sadness? Szkoda. Szkoda. Bo na wszystko jest miejsce i czas, tak mówią. Tak mówią, skończył, dobrze. Do której live? Tomas, wszystko jest w opisie, przyjacielu. Wszystko jest w opisie. Wsiada na konia. Ja jemy. Opi, dzięki za suba. Dobra. Jedziemy. Nie chcę mi się walczyć. Co to jest w ogóle? A, dzikie psy, to na pewno nie będę z nimi walczyć. Kończę z prestiżowym szukaniem. O, Miki, siemano. Prestiż ważniejszy niż życie. O, niedźwiedź. Niedźwiedzia sobie ubiję, co mi tam. No, jedną petardę go wziąłem. Ło, ej. Zostawcie płotkę, wy wariaty jedne. Bang! Wyżywam się na psach na pierwszym levelu, czemu by nie? Czemu by nie? Płotka, chodź. Płotka, nie wariuj! Dobra, 200 stóp jeszcze, tak? Zrobimy sobie tego kościora. Zobaczymy, czy nam się uda ubić tą bestię. Prestiżowy roz... Czemu te kruki tak tutaj krążą? Nie rozumiem. Dobra, tu jest chyba... O! Płatka! Bo w tych się zaklinowała. Dobra, jedziemy. To nie był prestiżowy niedźwiedź. Lol. Dobra, Banks, siadaj z kłonia. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś ciekawego. Nie, tutaj wszystkie... Tylko ogłoszenia jakieś takie. A my bierzemy do tawerny. Siema. Bruno. Bruno, gościu. Wiedźmin? Rychło w czas. Rychło w czas. Przychodzę po sprawie zlecenia. Wiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata Michaela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ani dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Michael zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Anna Bednarek, dobranoc, zdrowi.
Dobra, czy jakieś tam babeczki coś tam gościu ratował i zniknął. Porozmawiajmy o nagrodzie. Mógłbym się tym zająć, jeśli mi więcej zapłacisz. Płotka jest bardzo prestiżowa. Prestiżowy koń, jak się nie mylę, to Audi A8. To jest Audi A8. Z tym, z silnikiem 2,4 worka owiesu. A częstuj się, Oliwia, jak chcesz cukierka, nie ma problemu. No tak, powiem ci, że z 350 bym chciał dostać. To... Albo i nie. Zdziebko za dużo. No kurde. Zdziebko za dużo. To... Zdziebko za dużo. No to 300. Krakowskim targiem, dawaj gościu. Drogo. No dobra. No, ale tu chodzi o brata, więc nie będę żałował. Stoi. No ten kapelusz nie jest prestiżowy, wam powiem. Ten kapelusz na pewno nie jest prestiżowy. Nie będzie. Rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Spoko. No to idźmy gościa znaleźć. Idźmy gościa znaleźć, zobaczymy. Tętego. Czekaj, którędy ja tu mogę wejść? Tędy, tak? Dobrze. Wychodzimy. Ile? 370. 370 kroków. Na płotce się przyjadę, co mi tam. Dawaj, wsiadam na mojego... Na mojego prestiżowego konia. Gościu w ogóle nie prestiżowy, no. Ale groteska, prestiżu nigdy za wiele. Prestiżowo narzekasz. Ja jebę. Wiesz, że Sharisha XD próbowała się zabić? Dziewczyna od Mur z Rosji, nie wiem czy znasz. No znam tą piosenkę, tą. Bla, bla, mor. No, to znam. Ale co, że ta co to śpiewała, ta streamerka próbowała się zabić, tak? A czemu? Prześladowały ją bandy Polaków, które chciały ją tego wytarmosić, czy co? Ale kurde, przejażdżka elegancka. Dobra, zrobimy... O, tędy. Nawracaj, tędy pojedziemy. Albo nawet tędy na szagę, co mi tam? Co mi tam? Siema, Omid, witam serdecznie, siemaneczko. Co to tutaj jest? Dobra, zsiadaj z konia. No, coś tu ewidentnie będzie, coś tu ewidentnie będzie. Taktyczne F5 trzeba zrobić. Włazimy do pieczary. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Trzy jaskółki mamy, to nie za dużo. Może sobie medytację szybką zrobimy. Szybka medytacja, żeby mi się jaskółeczki odnowiły. Godzinkę, pyk. No, od razu lepiej. Żebym był przygotowany, nie? Co? No dobra. Lecimy na Szczecin. Aha, coś się obudziło. No coś się obudziło, tylko ciekawe co. Coś słyszę. Coś tutaj będzie. O. Krew wygląda na świeżą, ale ciał brak. No. Zapal te światło, żebym tutaj coś widział. Też podpal. Oho, w tamtym kierunku.
tamtym kierunku, dobra, bo wyhaczyłem teraz. No. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. A? Jak to? Za skałą? Się chowa? Co to za... No ewidentnie, za skałą tu się coś chowa. Jak to możliwe? Może jakiś wyższy poziom? Czekajcie. No za skałą coś tutaj jest. Dziwne rzeczy. No, Geralt. Podpal to. Czekaj. Zaraz zobaczmy, gdzie ja tutaj mogę dojść. Chyba, że tutaj, co? Nie, tu też nic nie widzę. Jakich słuchawek używasz i ile kosztują? Tiger, używam słuchawek Shure SRH750 DJ od czerwca. Ile one mnie kosztowały, to prezent rodzinowy, ale tam nie wiem, chyba z 80 funtów czy coś takiego. Jakiegoś prestiżowego wieśniora muszę znaleźć, tak? Prestiżowe zwłoki od prestiżowego wieśniora. Aha, tutaj. Tutaj pewnie muszę wejść. Ta. Jeszcze jedna ofiara. Tutaj, do góry schodami. Sebastian, siemaneczko, witam. Węgiel, kozia skóra. Chłopka. Co tu się stało? Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem co to było, ale miało ze cztery łokcie. Cztery łokcie? Nie żyją. Wiedźminie, pomścij ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikela, tego co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach. Dobranoc, Patryku, trzymaj się. Trzymaj się, Patryku. O. Zbadaj kopalnię, używaj... To ci ciekawe. Że to jest wyjście, a ja nie chcę stąd wychodzić jeszcze. Na dole coś jest. Tutaj, o, tutaj bym musiał. Ruda srebra, stronica, olej przeciw jedwab. Znaczy ten prestiżowy czas, kiedy muszę iść spać. Dobranoc, dobrodziej. Dobranoc, bla bla bla. Dobranoc, Lucifer. Dobranoc. Adam, jo, witam. Gówno widać w tej jaskini. No jest ciemno, jak to w jaskini, nie? No dziwno, żeby coś było widać w tej jaskini. Ale w sumie no to mógłbym wypić kota, nie? Ulepszony kot, o. Wow, coś ty zrobił. Nie, tutaj masz... Kurde, debilu. Grom cały czas chce mieć. Ale kot, tutaj jest kot. Teraz lepiej? Teraz lepiej wam widać czy nie bardzo? Szafir. Nurek. Dobra, już nic nie ma. Hop. Dobra, zostaw te zwłoki, Geralt. Zimne już są, nic nie zrobisz. Blacha z ciemnej stali, nice. Lepiej? No to dobrze. Najważniejsze, żebyście widzieli, nie? Kawałek drewna. Nic nie widzę. To tutaj ewidentnie coś słyszę, z tamtej strony. Z
Zbadaj kopalnię używając wiedźmińskich zmysłów. Co ja tutaj jeszcze muszę zrobić? No ja powiem wam, że nic tutaj nie widzę. Tutaj jedynie mi się pokazuje, że tam jest jakiś stwór i tyle. To próba samobójstwa nie była presja... Jezus, gamer, nie. Nie, nosi już okularki magistra, nosi już okularki magistra. No tam coś jest ewidentnie, kurde. Gdzie to dziadostwo? No, tu się w skale chowa. What the fuck? Jak ja mam tutaj tą bestię wywołać? Ej, no... Jestem w zagwozdce. Wszystko przeszukałem. Chyba, że to jest jakoś zgliczowane. Chyba, że mam, nie wiem, opuścić tą jaskinię albo co? Tu zapalę pochodnie. Może pochodnie muszę pozapalać? Nie wiem. Tu nic nie ma. Jest. Dawaj, w dół Geralt, bo tu jakaś skrzynia jest, widzę. O. Tarcia purchawa, no to nieźle. Jak tutaj, zobacz. Tędy muszę tutaj przepłynąć. Tam na pewno coś będzie. Masz eliksir czarną krew? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, czy mam. Czyli szukamy bestii z czteroma łokciami. No, cztery łokcie, jakaś bestia. Co teraz? O kurde, o kurde. Krew, mięso, soki trawienne. Pokarm dla młodych. Pokarm dla młodych, aha. No ale tutaj przecież... Jeszcze dalej mam płynąć? Tutaj w dół, czy nie? Stąd chyba przyszedłem, co? Czekaj, 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 czekaj. Młode, o kurde. O kurde. Spaliłem jajka. Młode jaja są bliskie, a tutaj musi być się daleko. Easy. Podejrzana sprawa. O, o. O, o. But ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. Jakaś szeloba to chyba będzie. Krabopająk. Oho, krabopająk. Krabo... Wow. O, to nie jest pres... To nie jest prestiżowy ten. To nie jest prestiżowy potwór. Tą szabelką to jego... Raz, dwa. Rozciacham. Boże, jakie to było łatwe. I to było na 34 poziom niby. Oczy krabopająka. Ej, to było za proste. Spodnie z mahakanu, trofeum z krabopająka, gnijące mięso. Cześć, jestem Marek. Cześć, Marek. Tam cały czas mi się tam coś pokazuje. Co to jest to czerwone? What the fuck? Widzicie tą czerwień? Co to jest? Co to jest tam? Redański halabardników, wyśmienite wyścigowe siodło, ruda srebra, wyśmienity biały miód. Tylko, że jestem przeładowany teraz. Masz nieprestiżowy, no właśnie mam prestiżowy level. Właśnie mam prestiżowy level. Ej, to w sumie, to skoro ja walczyć nie będę, to mogę przecież sobie tą umiejętność włączyć tego. Postać. Gdzie to było ten udźwig? O. Bang, no od razu lepiej. Od razu lepiej, patrzcie. Można, można. Kolejna, lednicze. Sztabat Wimrytu, zajebiście, to się przyda.
To się bardzo przyda. Dobrze, dobrze. Wydarta odwar z baby wodnej. Mhm. Co jeszcze mamy? Jeszcze kurde, powiem wam, że tutaj bym zanurkował, nie? Bo to nęć. A, tutaj, zobacz, zobacz, czekaj, bo tutaj chyba jakieś mamy TT. Halo, 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 Geralt, wyjdź, wyjdź z tego bajora. A, tylko że one się chyba zgliczowały. Dlatego. Pokazują mi się na mapie, ale... A ja tutaj muszę to zobaczyć. A, poziom trudności, w sensie, dobrze, dobrze. Prestiżowy miecz. Dobra, dokąd tutaj to prowadzi, jeszcze bym chciał zobaczyć. To chyba donikąd nie prowadzi, nie wydaje mi się. O! No wszędzie to są te jajca, ale... Co z tego? Jak one już zepsute? Zgliczowały się chyba jakoś. Chyba się jakoś zgliczowały te jajca. Dobranoc, kreatywą, dobranoc. Dzięki za wszystkie lucy, dzięki za wszystkie lucy. Pozdrawiam. Bang pod wodę, nura, dawaj. Słaby prestiż u tych bestii, no. Wow, gdzie żem? Czekaj. Leżem popłynął, źle, żem popłynął. Tędy masz płynąć. Dobra, wypłynę se stąd. Na razie, Miki, trzymaj się, trzymaj się. My też za chwileczkę będziemy kończyć. Tylko się też ogarnę lekko w Wiedźminie, w sensie. W Wiedźminie się lekko ogarnę i... Możemy mieć jakiś plan na krew i wino, nie? Tylko musimy nagrodę po prostu odebrać. Przede wszystkim od tego tam dziada. Pauliśka, dobranoc, dobranoc. Level godny Rolexa. No, płyń, płyń, płyń. Ech. Już prawie. A ta kobitka tutaj zostanie, taka biedna? Czy co? Bo nawet nie wiem, powiem szczerze. Zaraz zobaczymy, zaraz zagadamy z tą kobitką. Zobaczymy, co ona powie. Zobaczymy, co ona powie ciekawego. A nie, nie ma już jej. Chyba się zmyła. No to trudno. Wracamy. O, pogoda się zrąbała. A, bo oni tędy ja miałem wjechać. Dobra. No dobra, dobra, dobra. Po nagrodę, czekaj, wróć. Wróć. I lecimy. Skoro tak mówi Fixolo, skoro tak mówisz, to tak musi być. Ale cisza na czacie, wam powiem, bardzo cichutko na czacie. Cześć, Azulaja, co ty tak, kurde, pod koniec strumyka wpadasz? Co to za obyczaje? Bardzo cichutko na czacie, niby, znaczy jest mało oglądających, 85 osób, ale... Na czacie to może tak z 3 osoby. No ale czego się dziwisz, już pora późna. Ludzie nieprzyzwyczajeni do dobrodziejskiego grania późną nocą. Czekaj, tędy muszę jechać, tędy. I tutaj mam zagadać z tym gościem, tak? Nie wiem, czy nie lepiej jak... wiesz co, płotka, sorry, ale ja w pław pójdę. Już skończyłem pływać w tym prestiżowym akwaparku. Siemka, Michu. Znajoma z Anglii przyleciała? Z jakiej części Anglii? Znaczy, z jakiego tego miasta, miejsca? O, tutaj wchodzę. Geralt, uspokój się.
I tutaj, halo. Dawaj, daj pieniądze. Witaj. Twój brat nie żyje. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że... Cześć, Patryk. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Cudem nieszczęściem się żywisz? Nie. Nie. Żywię się kaszą z omastą, jak każdy. Żywię się brakiem prestiżu u innych. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego... Wszystko dobrze, Konrad. Dzięki za ludca. Dawaj nagrodę, ciociu. Twój brat był lepszym człowiekiem. Bywaj. O kurde, trójkę kliknąłem, nie? Trójkę kliknąłem, bo mi się myszka obsunęła, no. Ty złodzieju. Ty złodzieju. Myszka mnie się obsunęła nieprestiżowo i... Ech. Dobra, trudno. Chuja zarobiłem. Cześć, jak tu się stąd wychodzi? Tędy. No. Ładne, ładne multikonta. A co to tutaj? Tamara Stegner, córka krwawego bar... A, no to to... To tam wiemy, to widzieliśmy, widzieliśmy. Dobrodziej taki prestiżowy, no, że nawet pieniędzy nie przyjął, dokładnie. No dobra, słuchajcie. Chyba, że... Czekaj. 23.01. O! Próbuję to wczytać, zobaczymy, czy to coś da. Jak nie, to trudno, tam obejdę się bez tych 300 złotych monet. Ja tam, ja taki prestiżowy wiedźmin, to prestiżowo się podcieram 300 dukatami. Dobranoc, Adamie, dobranoc. Dobra, nie da się, trudno. Kid z nim. To niby ten wiedźma dziwoląg. Okej. Ja bym ogólnie... Tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze skompletować szkołę wilka i kota, żeby mieć do porównania mistrzowskie kiedyś tam hen daleko, do porównania kota, wilka i gryfa. Niedźwiedź mnie nie interesuje za bardzo. A zlecenia, no mamy jeszcze bestia z Oksenfurtskiej Puszczy. To jeszcze ewentualnie mógłbym zrobić. Prestiż ważny. Siema, Daniel, ale to już nie dzisiaj. Już dzisiaj nie będziemy sobie tego zadania robić. Będziemy kończyć powolutku. Może przed... przed rozpoczęciem krew i wino zaczniemy sobie tak strumyk właśnie od ubicia tej bestii i później zaczniemy sobie krew i wino. No, tak zrobimy. Tak zrobimy, myślę. W ogóle będę musiał do jakiegoś sklepikarza też iść. Posprzedawać to wszystko. Cześć, siemano. No to żegnam. Słuchajcie, dzięki za live'a z Wiedźmina. Wielki finał, serc z kamienia. Fajnie się grało, fajna historia. Smutna, ale fajna. Mi się bardzo podobała. Wciągnąłem się. Jestem bardzo ciekaw, jaką historię nam zaprezentuje Krew i Wino. Dodatek ostatni, jaki mamy do ogrania
Wiedźminie. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć podczas tej podróży. Wiem, że jest tylko 89 osób w tej chwili na streamie, ale myślę, że jest około 120-150 osób, które poczynania Wiedźmina będą śledzić. Fajny pies. No, ja tutaj przynoszę was do lobby w mojej żonobijce, ale normalnie, patrzcie jaki kafar, nie? Patrzcie jaki kafar, no. No, słuchajcie, jutro piąteczek, piątunio, dłuższy stream. Jutro na streamie powinien być The Forest, chyba że coś mi się, nie wiem, chyba że coś mi się odmieni. To będzie coś innego, ale bym obstawiał przy The Forest'cie. Będzie odcinek z Simsów, także pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwońcu, bo dzwoniec wam daje powiadomienia. Przynajmniej tak YouTube twierdzi, ale to tak naprawdę jest gówno prawda. Anyway, życzę wam dobrej nocy i widzimy się jutro, godzina 21, piątkowy strumyk u dobrodzieja. Na razie, cześć, siemano, pa, dzięki raz jeszcze. No chyba oszaleliście, żeby donate'a wysłać. Kto tutaj? Sponsorem dzisiejszego odcinka była literka P jak Prestiż. Sponsorem odcinka była literka P jak Prestiż XD 5 zł. Jan Prosty, dziękuję i dobranoc. Dobra, dobranoc, na razie. Ma wyczucie hop z donate'em. No to ładnie. Czarci ten pomiot naturą nieczystą. Życzenia twe spełni zawsze z ochotą, da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedyś przyjdzie odebrać swe długi. Cierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną.